Że Bibiła godzina 18, więc myślę, że możemy powoli zaczynać. Tak patrzę jeszcze trochę z niedowierzaniem na dzisiejszą liczbę uczestników, która ciągle rośnie, a niedowierzanie bierze się stąd, że mamy pierwszą minutę webinaru i już chyba w tej pierwszej minucie ustanowiony został rekord liczby osób, które nie tylko się do tej pory zapisały, ale też które w ciągu tej pierwszej minuty dołączyły, co jest trochę ewenementem, bo tematyka opcyjna ciągle jeszcze jest w naszym kraju nieco niszowa, a nawet bardzo niszowa. Ale my tu jesteśmy dzisiaj po to, żeby zacząć to zmieniać, prawda? No prawda. W takim razie do dzieła. Gwoli formalności, ja nazywam się Tomasz Trela. Ten człowiek w lewym dolnym rogu to ja właśnie, gdyby ktoś jeszcze nie do końca skojarzył, a po prawej w tle patrzycie Państwo na moje notatki, które są podwalinami pod dzisiejszy webinar i których zadaniem jest jakoś nam ustrukturyzować tę dzisiejszą tematykę, żebyśmy za bardzo nie zabrnęli w chaos. O swojej osobie nie będę opowiadał, bo to każdy może sobie wyszukać w internecie, jeśli kogoś to interesuje, natomiast powiem o tym, jak będzie wyglądało nasze spotkanie. Zaczniemy od szybkiego omówienia podstaw opcji, czyli tego, co to w ogóle jest, jak to wygląda, do czego to służy, z czym to je się, to coś, a potem pokażę Państwu trzy najbardziej podstawowe, najbardziej podstawowe, ale przepotężne jednocześnie zagrania opcyjne, które spełniają trzy zupełnie różne cele, jak... Łatwo się domyślić. Um, razem mamy więc cztery zakresy tematyczne na dzisiaj. Jeden: podstawy, takie absolutne niezbędne minimum. Dwa: optymalizacja zakupu akcji poprzez opcje. Po co, dlaczego i ile można na tym zarobić. Trzy: hedging, czyli zabezpieczanie się przed spadkami, spadkami, spadkami akcji na giełdzie. I cztery: um, spekulacja, spekulacja z wykorzystaniem dużej dźwigni. Dźwigni wbudowanej w opcję call, bo spekulować opcjami można na naprawdę wiele różnych sposobów. No ale jeśli mamy dzisiaj w miarę prosto, to, to omówimy sobie jeden z takich sposobów. Postaram się, żeby teoria była ograniczona do naprawdę maksymalnego minimum. Widzę, że patrzę na, patrzę na ankietę, że prawie 60% osób nie ma jeszcze doświadczenia z opcjami, dlatego. 58% osób nie ma doświadczenia, dlatego postaram się mówić tak, żeby każdy mnie zrozumiał, może nie do końca poprawnie w nomenklaturze branżowej, ale bardziej zależy mi na tym, żebyście Państwo załapali koncepcję i, i, i załapali te idee, o których będziemy rozmawiali, a nie żeby tutaj bronić doktorat z modelu Blacka Scholza. Aczkolwiek jeśli coś będzie niejasne, to po omówieniu każdego z tych czterech modułów przeznaczymy sobie jeszcze parę minut na pytania i odpowiedzi. Jeśli chodzi o same technikalia to zgodnie z duchem ograniczania teorii. Dzisiaj nie będzie właściwie żadnej prezentacji w PowerPointie, tylko spróbuję przyjąć innowacyjną metodę prowadzenia tego typu spotkań. Innowacyjną dla mnie przynajmniej, i wszystkie poruszone wątki najpierw będziemy sobie na żywo rozpisywali na interaktywnej tablicy, żeby dobrze zrozumieć ideę właśnie danego zagrania i filozofię, która za nim stoi. A potem będziemy od razu przechodzili na platformę transakcyjną, gdzie pokażę Państwu, jak to wszystko wdrożyć w praktyce. Klik po Kliku. A na sam koniec wrócimy jeszcze na chwilę do dwóch slajdów, do, dosłownie do dwóch slajdów prezentacji, bo będę chciał zaprosić Państwa do wzięcia udziału w bardzo, bardzo, bardzo fajnej inicjatywie, związanej z opcjami, oczywiście. No ale to zostawimy sobie na koniec, żeby przedwcześnie niepotrzebnie się nie ekscytować. Dobrze, widzę, że wszyscy już chyba dołączyli, którzy mieli, zajęli swoje miejsca bo chociaż liczba ciągle jeszcze przybywa, liczba uczestników ciągle jeszcze przybywa. Także myślę, że możemy powoli kończyć ten small talk i powoli brać się do roboty. A kto się spóźnił, no to bardzo trudno przykroi. Przepraszam. Dobrze, zamykam ankietę. 61% osób finalnie. 61% osób finalnie nie miało żadnego doświadczenia jeszcze z, z opcjami. Okej. Okay. Cóż to są te niezbędne podstawy? Moglibyśmy zacząć generalnie od starożytnej Grecji, bo mniej więcej wtedy powstała pierwsza transakcja opcyjna. Czy koledzy Arystotelesa mniej więcej wtedy wpadli na to, że można zastosować coś takiego jak transakcja zawierana dzisiaj, ale o rezultacie odroczonym w czasie? Natomiast jak mają być podstawy absolutnie niezbędne, no to tego się trzymajmy. A zatem, opcje, drodzy Państwo, jest to zupełnie niezależny instrument finansowy, który można handlować na giełdzie publicznej. Niezależny, to znaczy taki jak obligacja, jak akcja, jak jednostka waluty, jak kontrakt CFD i tak dalej. To znaczy, jest on zupełnie ma jakieś tam swy, swoje oznaczenie, swój ticker i można nim handlować w oderwaniu od wszystkiego innego. Natomiast jego cena tego instrumentu, czyli tej opcji nie jest już oderwana od wszystkiego, ponieważ cena. Opcji jest uzależniona od zmiany ceny jakiegoś instrumentu bazowego. Opcje z angielskiego to jest derivative, derivatives, co w skrócie można przetłumaczyć jako hmm, cena, która jest derived from jakiś instrument, czyli cena, która pochodzi, nie da się tego za, za bardzo chyba po polsku wytłumaczyć, ale chodzi generalnie o to, że cena opcji uzależniona jest od tego, jak zmienia się cena jakiegoś instrumentu bazowego. Czyli powiedzmy, że mamy akcję Apple'a. I opcję wystawioną na akcję Apple'a. No i cena akcji Apple'a zmienia się raz w górę, raz w dół, częściej w górę niż w dół, chociaż w ostatniej części w dół akurat. No i teraz cena opcji na tę akcję Apple'a też będzie się zmieniała w zależności od tego, jak zmienia się cena akcji. Okay? Czyli zaraz sobie, do tego, z, z, zaraz sobie do tego dojdziemy, jakby bardziej, um, bardziej, 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 bardziej e, obrazowo czyli na zmianę ceny opcji. Wpływa zmiana ceny akcji, które są na tęże opcje, Które są instrumentem bazowym tej opcji. To jest jedna rzecz. Czyli im bardziej zmieniają się akcje w górę, im bardziej akcje rosną, tym bardziej rośnie cena opcji. Im bardziej akcje spadają, tym bardziej spada cena, cena opcji. Druga rzecz, która wpływa niesamowicie mocno na cenę opcji, to jest upływ czasu. Okay? To jest spadek wartości. Spadek wartości, yy, spadek wartości czasu. Czyli możemy kupić opcję, która jest ważna 30 dni i ona kosztuje 100 dolarów, ale po 29 dniach, czyli wtedy, kiedy już minęł, mi, minął ten czas ważności opcji, właściwie został tylko jeden dzień ważności opcji, ta opcja nie będzie warta 100 dolarów, tylko będzie warta dużo, dużo mniej. Czyli im mniej tego czasu pozostało do momentu realizacji opcji, tym jej wartość będzie mniejsza. No to jest takie w miarę w miarę oczywiste. I mamy trzecią rzecz, zmienność akcji. O co chodzi, to ja będę tłumaczył, tylko na razie chciałbym, żebyśmy sobie tak już ustrukturyzowali, czyli im bardziej zmienne są dane akcje, tym opcja na takie akcje będzie droższa, czyli opcja na akcję Tesli będzie dużo, dużo droższa niż opcja na akcję, nie wiem, Coca-Coli albo jakiejś firmy o w miarę stabilnej, o w miarę stabilnej, um, o w miarę stabilnej, e, stabilnej pozycji. No, i to wszystko wpływa na cenę opcji. Ok? Te trzy kluczowe elementy. I teraz to będzie bardzo, bardzo istotna rzecz. W momencie, w którym zaczniemy sobie dobierać odpowiednie parametry danej opcji, dlatego że. Każda opcja ma jakieś swoje parametry. I dwa kluczowe parametry opcji to jest tak zwane expiration date, czyli data wygaśnięcia, czyli ten czas. Możemy uznać, że to expiration date to jest liczba dni pozostałych do wygaśnięcia opcji. Czyli liczba dni, przez które ta opcja jeszcze żyje. Tak? Czyli tego, jakby liczba dni, przez które ta opcja jest. Aktywna, tak można powiedzieć. A drugi parametr to jest strike price. Strike price to jest cena, po której wykonujemy prawo albo obowiązek z danej opcji. Okay? Zaraz znowu będę tłumaczył dokładnie o co chodzi. W każdym razie to są dwa parametry opisujące opcję, czyli za każdym razem jak wybieramy opcję na tę akcję Apple'a, powiedzmy, to musimy wybrać jak długą opcję chcemy kupić albo sprzedać, czyli jak długo ona ma być ważna, czy ona ma być ważna, dzień czy rok. A druga rzecz, to musimy wybrać, jak po jakiej cenie my chcemy taką opcję wykonać. I teraz, co to znaczy wykonać opcję? No bo z opcjami można zrobić z opcjami można zrobić dwie rzeczy. Mamy dwie opcje i z każdą z tych opcji można zrobić dwie rzeczy. Okay? Opcję możemy kupić albo możemy opcję. Sprzedać. Jeśli mamy dwie opcje, mamy opcję call i put, to tak naprawdę my mamy cztery możliwości, żeby z tymi opcjami coś zrobić. I te cztery możliwości właśnie Państwu pokażę, bo to będzie naszym punktem wyjścia do tego, żeby zobaczyć, co my z tymi opcjami tak naprawdę możemy zrobić i po co my to możemy zrobić. Mamy dwie opcje do wyboru, dwa typy opcji do wyboru. Opcja call. Okay, mamy opcję call i mamy opcję put. Pewnie parę osób już się z tym gdzieś spotkało. No i teraz mamy dwie rzeczy, które możemy z takimi opcjami zrobić. Możemy taką opcję kupić, co nie jest takie specjalnie odkrywcze, albo możemy taką opcję sprzedać, co też nie powinno specjalnie nikogo... Zaskakiwać. No dobrze. Czyli mamy dwa instrumenty i dwie możliwości tego, co z takim instrumentem możemy zrobić. A to oznacza, że mamy cztery możliwe transakcje. I teraz, co oznacza tak naprawdę, jeśli my sobie kupimy taką opcję Call? My sobie kupimy wtedy prawo do zakupu akcji. Okay? Za każdym razem to jest prawo do zakupu. Za każdym razem, jak kupujemy opcję call na jakieś akcje, na przykład na akcję Apple'a, kupujemy sobie tak naprawdę prawo do zakupu tych akcji po cenie, którą ustalamy w dacie, którą sobie wybierzemy. Okay? To są te dwa parametry opisujące, opisujące opcję. Czyli ja mogę sobie wymyślić tak, że chciałbym kupić akcję Apple'a po cenie 200 dolarów w ciągu kolejnych pięciu miesięcy. Ok, no to wybieram sobie z listy dostępnych taką właśnie opcję i. Kupuję tę opcję. I ona mi daje prawo do zakupu akcji po określonej cenie, w określonej dacie. Jak, po co i dlaczego? Jaki jest use case takiego, takiego, takiego manewru? No to po, po to po to jest to dzisiejsze spotkanie. Zakup opcji Put natomiast daje nam prawo do sprzedaży akcji. Czyli ja mogę dzisiaj kupić sobie akcję Apple po 150 i kupić sobie opcję Put. Też z poziomem wykonania 150, i dzięki tej opcji Put będę miał prawo do tego, żeby sprzedać akcję Apple właśnie po 150, bez względu na to, gdzie będzie cena tych akcji na giełdzie. Czyli jeśli cena akcji na giełdzie spadnie do 100 dolarów o 30%, to ja ciągle mam prawo, żeby sprzedać te akcję komuś po 150. Czyli opcję Put można wykorzystać jako takie właśnie narzędzie hedgingowe. Do tego też dzisiaj um, sobie dojdziemy. No dobrze, ale opcje call i put można sprzedać, można je sprzedać nie mając wcześniej tych opcji, czyli mówiąc inaczej można jeszcze wystawić takie opcje. Za co otrzymujemy jakąś dodatkową premię. O tym też za chwilkę. Jeśli my mówimy o tym, że kupujemy sobie coś, czyli dokonujemy transakcji buy, no to jak coś kupujemy, to znaczy, że płacimy za to, za to co kupiliśmy. Więc jeśli płacimy, to zawsze nabywamy prawo do czegoś. Prawo. Bo za to płacimy. To jest nasze prawo. Możemy sobie kupić prawo, tak jak w, nie wiem, w Zimbabwe albo w Polsce ostatnio. Można sobie kupić po prostu prawo. Jeśli mamy wystarczająco dużo pieniędzy i siłę nacisku i dobrego lobbysta, jeszcze to możemy sobie kupić. Dobrze, ale na poważnie. Sprzedając jakąś opcję, natomiast my dostajemy za to pieniądze. My dostajemy za to pieniądze, ergo my sprzedajemy nasze zobowiązanie do czegoś. I w przypadku sprzedaży opcji call, my zobowiązujemy się do tego, żeby akcje określone po określonej cenie sprzedać. Natomiast sprzedając opcję put, my zobowiązujemy się do tego, żeby kupić jakieś akcje. Zaraz to wszystko wytłumaczę. W każdym razie, to są tylko cztery i aż cztery różne możliwości zawarcia transakcji przy pomocy opcji. Nic więcej. Można te oczywiście, można oczywiście te um, różne opcje ze sobą łączyć, opcje o różnych datach, o różnych cenach wykonania i tak dalej, ale to już nie, nie, nie brnijmy. Zapamiętajmy sobie tylko to, bo będziemy do tego wracali, że zakup opcji call oznacza zakupienie jakiegoś prawa, do zakupu akcji po określonej cenie w określonym dniu. Zakup opcji put to jest zakup prawa do sprzedaży akcji, czyli my mamy jakieś akcje i chcemy sobie kupić prawo do tego, żeby w ciągu kolejnego pół roku sprzedać te akcje jakiemuś innemu inwestorowi po z góry określonej cenie. No to kupujemy sobie takie prawo. I my za to oczywiście płacimy pieniądze. Natomiast jeśli my chcemy sprzedać nasze zobowiązanie do czegoś, to my za to dostaniemy pieniądze, ale jednocześnie mamy zobowiązanie. Czyli ja mogę sprzedać swoje zobowiązanie do tego, żeby oddać komuś moje akcje Apple'a po cenie 200. Ja za to dostanę, nie wiem, 100 dolarów. I jeśli akcje Apple'a wzrosną do poziomu 220, to ja i tak mam zobowiązanie, żeby sprzedać je po 200. Ale w zamian dostałem jakąś premię, no bo sprzedałem to swoje zobowiązanie. To jest trochę tak jak firmy ubezpieczeniowe. Do tego też. Dojdziemy. Sprzedaż opcji put to jest zobowiązanie do kupienia akcji. Czyli powiedzmy, że dzisiaj te akcje Apple są na giełdzie po 150. Ja sprzedaję taką opcję put z poziomem wykonania 150. Czyli ja sprzedaję swoje zobowiązanie do kupienia tych akcji właśnie po 150 od jakiegoś prywatnego inwestora, a nie na giełdzie, nie na rynku publicznym. Po co to robię? Co mi to daje? No Daje mi to dodatkową premię ze sprzedania mojego zobowiązania. I na tym polega jakby. Cała idea takiego zawodowego handlu opcjami, że raczej w zawodowym świecie wszyscy, którzy tymi opcjami handlują, starają się być po stronie osób sprzedających swoje zobowiązanie, sprzedających opcje, wystawiających um, opcje po to, żeby zgarniać jak najwięcej premii i żeby robić to w sposób absolutnie regularny, dokładnie tak, jak robią firmy, dokładnie tak, jak robią firmy um, ubezpieczeniowe. OK, i teraz po co my chcielibyśmy móc to zrobić? To znaczy, jakie są w ogóle zastosowania jednego, i drugiego, jednego drugiego trzeciego i czwartego sposobu na zakup opcji albo na sprzedaż opcji? Przede wszystkim temat optymalizacji um, zakupu albo sprzedaży akcji. Jeśli chcemy sobie kupić tę akcję Apple'a, no już czepiliśmy się tego Apple'a, niech będzie ten Apple. Dzisiaj na giełdzie po, nie wiem, po 150 powiedzmy. Okay. No to możemy i tak, jak robi 99,99% ,99 inwestorów indywidualnych, możemy po prostu otworzyć platformę brokerską i sobie te akcje na giełdzie kupić. Ta-dam, prawda? Nic prostszego. Natomiast to jest dość spory błąd, dlatego że to nie jest najbardziej optymalny sposób na zakup akcji. Gwarantuję Państwu, że nikt w zawodowym świecie na dużą skalę nie robi tego w ten sposób. To znaczy, nie kupuje się akcji na giełdzie publicznej. Można to zrobić w dużo, dużo mądrzejszy, lepszy sposób. I ten dużo lepszy, mądrzejszy sposób jest już od wielu, wielu lat dostępny dla inwestorów indywidualnych w cenie kilkadziesiąt centów za transakcję, bo mniej więcej tyle dzisiaj kosztuje posługiwanie się, posługiwanie się, um, posługiwanie się opcjami. Wszystko bazuje, wszystko bazuje, drodzy Państwo, na czymś takim jak. Premie. Premie mm, opcyjne. I to są premie za sprzedaż opcji. My te premie chcemy. I teraz każda transakcja na giełdzie, w tym opcyjna, ma dwie strony. Czyli ma osobę kupującą. No, jeśli mówimy o jakimś kupującym, no to mówimy oczywiście o tym, że ta osoba płaci premie. OK, czyli premia to jest po prostu premia to jest po prostu cena opcji. Tak, no powiedzmy, że tutaj to jest nie, wiem, 100 dolarów. Okay. to jest cena opcji, to jest ta premia. I ta premia jest płacona komu? No osobie, która te opcje wystawia, czy osobie, która te opcje, ym, czy osobie, która te opcje sprzedaje. A tutaj jest ten seller, czyli ta osoba, która sprzedaje nam. Sprzedaje nam daną, yy, daną opcję. Ona jest odbiorcą tej premii i my generalnie chcemy być po tej stronie, po stronie osoby, która taką opcję sprzedaje. To jest całe klucz handlowania opcjami, żeby zgarniać te dodatkowe premie, a niekoniecznie te premie płacić. No i teraz wyobraźmy sobie taką transakcję, że mm, ja robię coś takiego. Chciałbym sprzedać jedną opcję put na tę akcję. Apple no weźmy, nie wiem, po, po powiedzmy, że po 200 są dzisiaj. To nam będzie łatwiej, łatwiej, um, łatwiej liczyć. No i powiedzmy, że taka opcja dzisiaj, czy premia z takiej opcji dzisiaj kosztuje 10 dolarów. Nie wiem, czy to jest w tym momencie jakby rzeczywiste, czy nie rzeczywiste, ale nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby oddać, oddać ideę. Okej, okay. czyli ja sprzedaję jedną taką opcję put na akcję Apple'a z ceną wykonania 200 i... Dostaję za to 10 dolarów. Pamiętamy, co to znaczy sprzedać jedną opcję put? To znaczy zobowiązać się do tego, żeby kupić tę akcję po 200. Chyba po 150 są. To urealnimy to, to troszeczkę. Czyli ja za takie coś, za taki manewr, dostaję to jest ta moja premia. Okay? Dostaję premię. I teraz. Ta premia, która jest widoczna zawsze w łańcuchu opcyjnym czy w opcji, ona dotyczy jednej sztuki akcji. Natomiast handluje się opcjami w pakietach 100 sztuk akcji, czyli tak naprawdę tych 10 dolarów trzeba by przemnożyć razy 100, bo cena opcji zawsze jest podawana jako jednostka jako cena za zobowiązanie do kupna jednej akcji, ale możemy handlować w pakietach po 100 akcji. Czyli tak naprawdę, tutaj za coś takiego dostałbym 1000 dolarów. Okay. No, i za co dokładnie to jest tych, ty, ten, 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 tysiąc, yy, ten tysiąc dolarów? Sprzedaję puta, czyli to jest tysiąc dolarów w zamian za moje zobowiązanie do kupna akcji Apple'a po 150 dolarów. Ok? widzimy mniej więcej, coś powoli zaczyna gdzieś tam zaskakiwać. Czyli jakie ja mam alternatywy? No, alternatywę mam taką, że po prostu dzisiaj idę sobie na giełdę i kupuję 100 akcji Apple po cenie 150. Co jest efektem tego pierwszego typowego podejścia? No, to, że mam kupionych 100 akcji Apple po cenie 150. Nie ma wielkiej filozofii, prawda? Ale drugi sposób na zakup 100 akcji pla to jest wystawienie jednej opcji put na jakiś tam czas. Na razie tej wartości czasu, jakby nie, nie, wplatajmy, nie wplatajmy tutaj. Wystawienie tej opcji z dokładnie ceną 150, czyli zobowiązanie się, że ja chcę kupić tę akcję po cenie idealnie 150 i ktoś zapłaci mi za to tę premię w wysokości jeszcze 10 dolarów za każdą akcję. Czyli de facto wyglądałoby na to, że ja kupuję. Tych 100 akcji po cenie nie 150, tylko po cenie 140. Tak jakby. Prawda? Jeśli za, zakup jedne, za zobowiązanie się do zakupu jednej akcji po 150, ktoś zapłaci mi 10 dolarów. Bez względu na wszystko, to jest od razu mój zysk, ta premia. Ona od razu trafia na moje konto, jest księgowana od razu na, na platformie. Po co ktoś miałby coś takiego zrobić? No to za chwilkę do tego dojdziemy. Po co ktoś chciałby zapłacić taką premię za moje zobowiązanie? W każdym razie, Fakt faktem, że jeśli mam wystawioną taką opcję i mam wystawione takie zobowiązanie, to ta premia zawsze będzie moim zyskiem bez względu na wszystko. I teraz rozważmy sobie, rozważmy sobie takie dwa scenariusze. Co się może teraz dalej, co się może teraz dalej wydarzyć? Wystawiliśmy taką opcję wtedy, kiedy cena akcji była po 150, prawda? No to z tego bazowego poziomu 100, 150 dolarów Cena może zrobić co? To jest ten bazowy poziom, z którego startujemy. No cena może wzrosnąć. Okay, albo może spaść. Nie ma nic błyskotliwego. Czyli to są te dwa. Okay, to jakby dwa różne scenariusze. No to załóżmy taki scenariusz, w którym cena rośnie, a spada. No spada. Okay, do, nie wiem, 100 dolarów. Okay, cena spadła do 100 dolarów, o 30%. Źle trafiliśmy, no przykro mi. I spadła do 100 dolarów. Ok, co się dzieje? No oczywiście, my mamy cały czas zobowiązanie do tego, żeby kupić te akcje po 150. No, musimy je kupić po 150. Ok, czyli kupujemy je po 150. One teraz mają wartość 100, ale jednocześnie otrzymaliśmy 10 dolarów na jedną sztukę zysku i tego zysku nam nikt nie zabierze. To jest zawsze nasza premia. Nikt nie jest w stanie nam tego zabrać. To zawsze będzie nasz zysk. Czyli de facto mamy stratę na jednej akcji, w takim bardzo, bardzo czarnym scenariuszu, 40 dolarów. Jakby to, tu nie ma złotych środków, to jeśli kurs akcji, w sensie jakby nie ma z, z, z złotej kuli, to jeśli Kurs akcji będzie spadał, to my dalej będziemy mieli na tym stratę, ale ta strata będzie mniejsza niż gdybyśmy po prostu kupili wtedy sobie akcję na samym początku po cenie 150, tak? Bo gdybyśmy kupili akcję po cenie 150, no to mielibyśmy stratę 50 dolarów na cenie, na cenie akcji, prawda? W przypadku, gdy kupiliśmy to poprzez opcję, to ta strata jest, ale ona wynosi 40 dolarów, a to relatywnie jest o 20% mniejsza strata, tak? W sensie, czy my mamy stratę 50 dolarów, czy mamy stratę 40 dolarów, no to jest 20% strata mniejsza, no to chyba lepiej mieć o 20% stratę, stratę mniejszą, niż nie. To jest pierwszy plus robienia takiego manewru poprzez zakup, poprzez zakup, um, poprzez zakup opcji. Drugi scenariusz może być taki, że kurs akcji rośnie do poziomu jakiegokolwiek. to wszystko jedno, ale rośnie do poziomu powyżej powyżej 150. Co się wtedy dzieje? Nic. Nic. Nasza opcja najzwyczajniej w świecie wygasa. Czyli my zatrzymujemy w kieszeni 10 dolarów zysku na jednej akcji, czyli to jest 1000 dolarów zysku. Powiedzmy, że ta opcja była wystawiona na nie wiem, 30 dni. Okay? Tak się najczęściej wystawia. Na 30 dni takie opcje. To jest na 30 dni. Nie kupiliśmy akcji, ponieważ one nie spadły poniżej ceny 150. Dlatego, że kurs wzrósł do 170, nie kupiliśmy tych akcji, nie mamy ich w portfelu, ale zatrzymaliśmy w portfelu 1000 dolarów. I teraz 1000 dolarów. Czyli mam jakiś kalkulator. 1000 dolarów um, podzielone na koszt zakupu akcji to jest 6,6%. Czyli zarobiliśmy na czymś takim 6,6% ,6 w ciągu miesiąca. Okay? W ciągu miesiąca. Jeśli przemnożymy sobie to razy 12 miesięcy, to mamy 80% zysku. Czyli zakładamy, że będziemy robili, wracamy tutaj, że będziemy robili taki trik aż do skutku. No prawdopodobnie nie uda nam się robić tego 12 razy pod rząd, jakby próbować, chociaż ja kiedyś próbowałem akcję Microsoftu kupić przez dwa lata w ten sposób i za każdym razem się to nie udawało i z tych premii uzbierało się kilkadziesiąt procent rocznie dodatkowo w ogóle nie posiadając akcji. No ale zakładamy, że robimy to do skutku, jeśli rzeczywiście dalej chcemy tę akcję kupić oczywiście, tak? Czyli co miesiąc, jeśli kurs idzie do góry, my wystawiamy non-stop taką samą opcję, próbując tę akcję kupić i zgarniamy za każdym razem premię i robimy to tak aż do skutku. Aż w którymś momencie rzeczywiście uda nam się tę akcję kupić. Natomiast nie jest to aż takie istotne, w którym momencie uda się to zrobić, dlatego że po każdym wystawieniu, już po tym pierwszym wystawieniu takiej opcji, my w kieszeni zatrzymujemy, no powiedzmy, 1000 dolarów. Tutaj. Okay. Czyli. Zawsze to będzie plus dla nas. To znaczy, zawsze kupując akcję poprzez wystawienie opcji put, zawsze zadziała to na naszą korzyść. Nie będzie takiego przypadku, kiedy to się, kiedy to się obróci, um, kiedy to się obróci przeciwko nam. No chyba, że naprawdę z jakiegoś powodu bardzo, bardzo mocno nam zależy, żeby nie czekać na przykład ten miesiąc, czy tydzień, czy pół roku na realizację takiej opcji, tylko żeby kupić te dzisiaj. Mam jakiś powód, nie wiem, podatkowy albo cokolwiek. No musimy dzisiaj zainwestować. No to wiadomo, że wtedy jakby troszeczkę inny case. No i dobrze. Do czego tak w realnym świecie my możemy my możemy ten sposób my możemy ten sposób wykorzystać no powiedzmy że mamy powiedzmy że mamy się oddzielimy powiedzmy że mamy jakąś taką co się tutaj namaluje zaraz jakąś taką sytuację na wykresie giełdowym tak powiedzmy że to jest wykres giełdowy okej okay, no i to są te akcje Apple. Powiedzmy, że tak wygląda wykres tych akcji Apple. A. I teraz, no, załóżmy tutaj też, że to jest cena 150. Żeby już się trzymać tego, 150 dolarów. Dobrze. I generalnie chcielibyśmy kupić te akcje do naszego portfela. Tak? Czyli bardzo byśmy chcieli stać się posiadaczem tych akcji Apple. A. Jesteśmy tutaj w takim momencie. Trochę wysoko, prawda? Czyli. Ja bym miał troszeczkę opory, żeby kupować takie akcje akurat wtedy, kiedy mieliśmy tutaj jakieś mocniejsze odbicie i akurat wtedy, kiedy jesteśmy na nowym szczycie do tych akcji. Czyli generalnie, ja bym się na przykład bardziej komfortowo czuł kupując te akcje po jakiejś drobnej korekcie. No czyli na przykład gdzieś tutaj, no nie wiem, niech do 140 chociaż spadną, niech chociaż delikatne będzie jakieś cofnięcie, tak, żeby kupić je gdzieś tutaj w tym, w tym momencie. No dobrze, ma, ma, ma to sens, prawda? Takie rozumowanie. No i teraz, co ja mogę zrobić? No mogę po prostu poczekać. Tak? Czyli mogę po prostu poczekać, aż ten kurs spadnie. Ja sobie wtedy kupię te akcje po 140. Tylko problem jest taki, że po pierwsze, on może nie spaść do 140, a po drugie, że przez ten czas, kiedy ja będę czekał na poziom 140, moje pieniądze nie pracują. Czyli ja nic, pieniądze leżą na rachunku, ja nic z tego nie mam. Czyli mija czas, a ja nie zarabiam w tym czasie. Mam jakiś tam koszt utraconych potencjalnych korzyści. No i teraz, co ja mogę zrobić, stosując opcję? Ano, mogę na kolejnych 30 dni, na 40, na 50 dni, na pół roku, w zależności od tego, kiedy uważam, że ta korekta nastąpi, albo jak długo mogę czekać, jak długi mam horyzont i, i tak dalej. Mogę wystawić taką opcję put, tylko z ceną, no nie 150, tylko z ceną 140 za cenę 140 prawdopodobnie troszeczkę mniejsza premia by była. No powiedzmy, że byłoby tutaj, nie wiem, 5 dolarów za sztukę. I co to tak naprawdę by oznaczało? No oznaczałoby to, że ja zobowiązuję się kupić te akcje tylko wtedy, jeśli one spadną poniżej poziomu 140. Czyli i tak zobowiązuję się do zrobienia tego, co planowałem zrobić. Czyli planowałem poczekać, aż spadną do 140 i wtedy je kupić. Różnica jest taka, że jeśli ja dzisiaj wystawię tę opcję z takim zobowiązaniem, czyli jeśli zamienię moje plany takie wirtualne na czyn i podpiszę ten cyrograf, że ja naprawdę się zobowiązuję kupić po 140, to ja dzisiaj dostanę 5 dolarów premii za zobowiązanie do zakupu każdej pojedynczej akcji. Czyli w przypadku 100 akcji otrzymam już dzisiaj 500 dolarów. To jest mój zysk, to jest ta premia. To jest to premium, to jest moja premia. I nikt mi tego nie zabierze. Czyli jeśli akcje spadną poniżej 140, to ja wtedy za, a, automatycznie jakby ta opcja się wykona i kupię te akcję po 140, a jednocześnie w kieszeni zatrzymam 500 dolarów. Czyli de facto kupię te akcję po 135, prawda? Odliczając tę premię. Jeśli kurs akcji nie spadnie, tylko będzie sobie stał tutaj w miejscu albo nie wiem, wzrośnie, albo spadnie, wszystko jedno, ale nie spadnie poniżej 140, no to ja zatrzymuję w kieszeni 500 dolarów. Opcja wygasa, i co mogę zrobić dalej? Jeśli ciągle chcę kupić tę akcję, to mogę wystawić potem jeszcze raz taką opcję, dzięki czemu uzbiera mi się już w portfelu 1000 dolarów. I teraz prędzej czy później, ten, no, w przypadku Microsoftu to się zdarzyło po wielu latach dopiero, ale prędzej czy później w większości. Przypadków, kurs akcji zaliczy jakąś korektę, czyli kiedyś tam w końcu uda mi się kupić tę akcję po takiej cenie, po jakiej chciałem. Ale w międzyczasie uzbieram naprawdę dużo premii, czyli polega to na sprzedawaniu czasu. Taka jest idea wystawiania opcji, żeby sprzedawać wartość czasu, czyli żeby sprzedawać sam fakt, że na coś czekamy. Czyli chcemy być trochę cwańsi niż tacy po prostu, ni, niż po prostu sknera, który nie wydam 150 na akcję Apple, poczekam aż troszeczkę, chociaż spadnie, żeby kupić taniej. Okej, okay, no, no jakby sensowne podejście, dobrze? Tylko zróbmy to jeszcze mądrzej, a mianowicie sprawmy, żeby ktoś nam zapłacił za to, że my czekamy. Dlaczego ktoś miałby to zrobić? To jest zawsze istotne pytanie. Czyli widziane z tej drugiej strony transakcji, za sekundkę sobie do tego właśnie dojdziemy. Tylko najpierw pokażę na platformie, jak zrobić to w rzeczywistym świecie. Czyli jak w rzeczywistości wystawić taką opcję Put, po to, żeby kupić sobie akcję po cenie albo dzisiejszej, albo po cenie troszeczkę niższej. Um, Apple. No dobra, bierzmy tego Apple'a. Jeśli już tego się trzymamy, jeśli już tego się. Jeśli tego się trzymamy, to niech to będzie tak. 155 dzisiaj jest kurs. No to się dużo nie pomyliłem. Ok, otwieramy sobie łańcuch opcyjny. Każda platforma pewnie troszeczkę inaczej będzie wyglądała, ale zasady są ogólnie te same. Czyli jakby obsługa opcji jest zunifikowana właściwie wszędzie, więc mogą się okienka troszeczkę różnić, ale nazwy, funkcje i to wszystko będzie dokładnie takie samo. Także można sobie potem na każdą platformę przełożyć to, o czym dzisiaj tutaj um, rozmawiamy. Dobrze, co my tutaj mamy na tym łańcuchu opcyjnym? Do wyboru mamy strike, a mianowicie um, jest to poziom, po którym ja chcę dokonać transakcji na akcjach. Widać tutaj tylko kilka poziomów, dlatego że z, automatycznie jest zaznaczonych 8. Możemy sobie to rozwinąć i wybrać, że chcemy zobaczyć wszystkie poziomy. Okay, żebyśmy mieli troszeczkę większy wybór. Czyli wybieram sobie, jakby, cenę, po której to jest ten strajk. Wybieram sobie cenę, po której w tym wypadku, o którym rozmawiamy, chciałbym się zobowiązać do tego, żeby tę te akcję kupić. OK, to jest pierwsza rzecz, którą wybieramy. No powiedzmy, że po dzisiejszej cenie, po takiej, jaka jest na giełdzie. Czyli po 150 plus minus, po, 150, po 155. Drugą rzeczą, którą muszę określić, to jest termin czy czas, w jakim chciałbym, żeby ta transakcja się dokonała. Mogę wybrać od bardzo krótkich terminów, czyli na przykład za dwa dni, prawda? Tutaj mamy za dwa dni 9, 9 września. Mogę wybrać, jak kliknę More, nawet do horyzontu. June to jest czerwiec 2024 roku, czyli nawet na dwa lata do przodu mogę się zobowiązać, żeby takie akcje kupić po jakiejś cenie, którą sobie, którą sobie wybiorę. Okej, okay. zobaczmy. No dwa dni to nie ma jakiegoś tam większego sensu, ale wybierzmy sobie nie wiem, za 9 dni. 16 września chciałbym kupić te akcje po cenie 155, czyli to jest cena o... No, takiej idealne jak akurat nie trafimy, to jest cena o 50 centów lepsza niż aktualnie dzisiaj na giełdzie. Czyli jaki jest sens, żeby się zobowiązywać do tego, żeby kupić akcję po cenie 155, jeśli w tym momencie mogę kupić na giełdzie po 154,50. Ano taki jest sens, drodzy Państwo, że za zakup. Za wystawienie takiej opcji i zakup akcji w taki sposób. Ja bym dostał dzisiaj 3. 55 na jedną akcję. Okay? Czyli jeśli ja, tutaj to co na bit, jeśli ja dzisiaj zobowiążę się, że za 9 dni kupię tę akcję po 155, to druga strona transakcji zapłaci mi 3,55 na każdą akcję. Czyli de facto ja kupię tę akcję po 151,45. A nie po takiej cenie, jak ona dzisiaj jest na giełdzie. Czyli nawet zobowiązując się do kupna tych akcji po cenie troszeczkę wyższej, ja i tak wyjdę na tym lepiej, niż kupując te akcje na rynku dzisiaj. Bo ktoś mi zapłaci już dzisiaj 3,55 dolara za to moje zobowiązanie. Okay. Ale idźmy dalej. Co by było, gdybym? Mm, no, gdybym zobowiązał się, że kupię te akcje po. 150, czyli uważam, że one jeszcze troszeczkę spadną. Dzisiaj jest 154, tak? Uważam, że one troszeczkę jeszcze spadną w ciągu tych 9 dni. No i chciałbym się zobowiązać, że jak spadną to ja po 150 je kupię. No to ja dzisiaj dostaję za to 170 yy, 177 na akcję, czyli 177 dolarów za zobowiązanie do kupna takiego pakietu. Czyli de facto kupię te akcje po 148 33. Super, prawda? W porównaniu do tego, to nie są jakieś duże premie: 177 dolarów za takie zobowiązanie. Ale po pierwsze, kupię akcję po 150, a nie po 154. A po drugie, ktoś mi jeszcze zapłaci 1,77 za zakup każdej pojedynczej akcji. Do tego. Idźmy dalej. Co by było? No, skrajny jakiś przykład weźmiemy. Połowa przyszłego roku. Czerwiec. 2023, a nawet więcej, weźmy rok, czyli. july, September mamy. Okej. Okay. Czyli chciałbym takie zobowiązanie. Jestem długoterminowym inwestorem. Uważam, że. Wymyślam teraz oczywiście, ale uważam, mam taką wizję, że w tym roku korekty na giełdzie będzie ciąg dalszy, że te spadki jeszcze się pogłębią. Dzisiaj nie jest dobry moment na kupowanie akcji. Tak sobie myślę. Tak, w tym momencie. Chciałbym poczekać, aż ta korekta jeszcze bardziej się rozwinie i akcje spadną jeszcze bardziej. Mogę wybrać sobie w takim razie tak długi termin na cały kolejny rok i zobowiązać się do tego, że ja te akcje Apple, które już dzisiaj są pobijane, kupiłbym na przykład po 140. I jeszcze uważam, że jeszcze z 15 dolarów spadną. Przez ten czas. I chciałbym się zobowiązać, że kupię te akcje rzeczywiście, ale po 140, a nie po 155, tak jak dzisiaj. Ktoś jest w stanie zapłacić mi za to 12 dolarów na każdą akcję. To jest mój zysk. To dzisiaj jest mój zysk 1200 dolarów. Czyli ja sprzedaję swoje zobowiązanie, że w ciągu tego roku kupię akcję po 140, jeśli cena faktycznie spadnie do tego poziomu, i ktoś dzisiaj zapłaci mi za to już. 1210 dolarów. Jeśli cena nie spadnie do 140, jeśli się pomyliłem, żadnej korekty już dalej nie będzie, tylko giełda odbije i wszystko będzie super świetnie i kolorowo. Trudno, nie mam tych akcji w portfelu, nie udało się ich kupić, ale mam co? 1200 dolarów, prawda? No to zawsze coś na osłodę. Nie jest to znowu nie, nie wiadomo jaki zysk, ale jest lepszy niż zero, bo gdybym po prostu czekał na dalsze spadki i siedział i wpatrywał się w te notowania, i kiedy to wszystko tąpnie i, i tak dalej a to by nie tąpnęło, no to miałbym zero. To nie miałbym nic. Pieniądze niewydane i okazja niewykorzystana. A tak przynajmniej uzbiera mi się ta uzbiera mi się ta, e, ta premia. Tu można oczywiście te jakby ceny, po których chcielibyśmy się zobowiązać do czegoś sobie dowolnie modyfikować. Możemy zrobić, słuchajcie, nawet taki trik dla długoterminowych, już naprawdę długoterminowych. Za dwa lata. Zba, no za niecałe dwa. Za niecałe dwa lata Taki zakład, że jeśli te akcje Apple spadłyby do 120 dolarów, okej, okay, no to wtedy bym je kupił. No jestem taka ubersknera. Nie kupię po tej aktualnej cenie. Ja wiem, że była korekta już kilkadziesiąt procent za drogo. Uważam, że to jest jeszcze za drogo. Jakby do 120 spadły kiedyś, okej, okay, to bym kupił. No to mogę się do tego zobowiązać, a nie tylko opowiadać na webinarach, że tak bym zrobił. I za to jestem w stanie dostać 10 dolarów na jedną akcję, czyli około 1000 dolarów z tej Dodatkowej premii. Jeśli za dwa lata akcje spadną rzeczywiście do tego poziomu 120, no to kupię je po 120. Jeśli nie spadną do tego poziomu, no to mam 1000 dolarów już dzisiaj. Nie muszę czekać. Tylko mam, znaczy muszę czekać, ale mam 1000 dolarów tej gotówki dzisiaj, którą mogę sobie wypłacić z platformy, mogę za to kupić jakieś inne akcje albo opcje, albo zrobić z tym cokolwiek tylko mi się podoba. Czyli mówiąc inaczej, idea tego zagrania to jest sprzedawanie czasu. Czyli sprzedawanie tego naszego zobowiązania, że my jesteśmy w stanie poczekać ileś czasu od dwóch dni, tak, najkrótsza opcja, od dwóch dni do dwóch lat, to już nasz wybór jest i zobowiązujemy się, że po tym czasie dokonamy jakiejś transakcji i ktoś nam za to płaci. Nie genialne? Czy to nie jest genialne? Pytanie retoryczne, oczywiście. Dobrze. Ym... To samo za chwilkę zechcą, widzę, że w międzyczasie pojawiły się pytania. Ale to samo możemy zrobić, słuchajcie, jeśli chcemy sprzedać akcję. Czyli powiedzmy, że już kupiliśmy kiedyś, minęły tych 9 dni, taka opcja się zrealizowała, kupiliśmy akcję po 150, albo kiedyś kupiliśmy sobie sami po prostu akcje, nie wiem, Apple'a po, po 100. Rok temu na przykład kupili, czy tam dwa lata temu, czy pięć lat temu, wszystko jedno, kupiliśmy po 100, one dzisiaj wzrosły do poziomu 154, no i tak sobie myślimy, że wystarczy tych wzrostów chyba, spółka się psuje, nie ma tam rewizji przychodów, są EPS-y spadają, price target się wali, <noise> Steve Jobs nie żyje. Nie ma sensu trzymać takich akcji, tak? Chcemy je sprzedać. No to możemy po prostu kliknąć przycisk sell, Sprzedać takie akcje za 154, dzisiaj. Albo możemy zastosować wystawienie opcji Call, które, jeśli dobrze pamiętamy, zobowiązuje nas do tego, żeby sprzedać te akcje po określonej cenie w przyszłości. Czyli, szybkie przypomnienie: wystawienie opcji Put zobowiązuje nas do kupna akcji kiedyś tam, a wystawienie opcji Call zobowiązałoby nas do sprzedaży tych akcji. No to dobrze, znowu możemy, nie, za 9 dni. Czyli decyduję, że okej, okay, nie muszę sprzedawać ich dzisiaj po 154,50. Jestem w stanie poczekać 9 dni i za 9 dni sprzedam je po 155, czyli 50 centów drożej. I teraz magia dzieje się tutaj, bo ktoś za to moje zobowiązanie jest mi w stanie zapłacić 3,15 dolara na jedną akcję. Czyli ja się zobowiązuję, że sprzedam te akcje nie dzisiaj po cenie rynkowej 154, tylko sprzedam je za tydzień po cenie wyższej niż aktualna rynkowa 155 i ktoś jeszcze zapłaci mi za to 3 dolary. Na, na sztuce, tak? Czyli 300 dolarów łącznie. Czyli de facto sprzedałbym takie akcje po 158, tak? Jakby mm, efektywnie. No chyba, że kurs akcji nie wzrośnie powyżej tego poziomu, no to nie sprzedam. Czyli wtedy w mojej kieszeni zostaje 300 dolarów i co mogę zrobić? No mogę wystawić kolejną taką opcję na kolejny czas z innym poziomem ceny, z tym samym poziomem ceny, no w zależności od tego, co się będzie na rynku działo, jakie będę miał zamierzenia, czy bardzo mi się spieszy ze sprzedażą takich akcji. A jak mi się jakoś bardzo nie spieszy, to mogę znowu, podaję takie skrajne przypadki, ale tu jest oczywiście dużo terminów wygasania po drodze, do wyboru pomiędzy, ale podaję jeszcze skrajne, żeby pokazać różnicę. No jak bardzo mi się nie spieszy, to mogę wybrać taką opcję, która wygasa za 373 dni. I ja sobie tak myślę teraz. No dobra, jak w ciągu tego roku kurs akcji dalej by wzrósł, to ja bym się zobowiązał, żeby sprzedać za rok akcję po dzisiejszej cenie po 155. Jaki to ma sens? Że ja się zobowiązuję do tego, żeby sprzedać po 155, i po dzisiejszej cenie, ale dopiero za rok. Ogromny sens. Bo. Ktoś zapłaci mi za to 2200 dolarów, że ja zobowiążę się, żeby sprzedać tę akcję dopiero za rok temu komuś po dzisiejszej cenie. 2200 dolarów. Minus jest taki, że jeśli kurs akcji wzrośnie do, nie wiem, 195 w tym czasie, to ja dalej będę miał zobowiązanie, żeby sprzedać tę akcję po 155. Ale hola, hola, ja się tutaj znalazłem, bo i tak, i tak chciałem sprzedać tę akcję dzisiaj. Prawda? Czyli i tak i tak myślałem, żeby je dzisiaj sprzedać po prostu na rynku na giełdzie, już po 155. No to tutaj jest alternatywa. Nie sprzedam ich dzisiaj, tylko w ciągu kolejnego roku tylko wtedy, jeśli kurs akcji wzrośnie powyżej tego poziomu. Za to dostanę 22 dolary zysku na jedną akcję. I teraz, co się dzieje, jeśli kurs akcji wzrośnie? No, muszę je sprzedać po 155, ale moim zyskiem są 22 dolary na sztuce, czyli 2200 dolarów. To jest oczywiste, tak? Ale co się wydarzy, jeśli kurs akcji spadnie? Powiedzmy, że ta korekta trwa dalej teraz i kurs akcji spada do, nie wiem, do 130. Spadł do 130. Ja mam ciągle te akcje w portfelu, czyli ciągle mam na nich stratę minus 20, prawda, dolarów. Zresztą stratę. No zysk mi się zmniejszył, jeśli to są akcje, które kupiłem kiedyś. Ale dostałem przecież za to zobowiązanie 22 dolary na sztukę. Czyli de facto ciągle jestem na plusie 2 dolary, pomimo tego, że kurs akcji w międzyczasie spadłby ze 150 do 130. Czyli ta premia, którą ja zarabiam, działa też trochę jako zabezpieczenie przed spadkami. No do określonej kwoty tylko, bo jeśli kurs by dalej spadał do poziomu 100, no to miałbym stratę tam 50 dolarów już na, na, na sztuce. Czyli jakby ta premia zniweluje mi trochę. Stratę w przypadku spadków, oczywiście nie w 100%, nie zawsze w 100%, no ale mimo tego ciągle w kieszeni mam ponad 2000 dolarów, czyli znowu sprzedałem swój czas. Bo pamiętajcie Państwo, że ja przyszedłem tutaj dzisiaj po to, żeby sprzedać te akcję na giełdzie po 154. Więc jeśli sprzedałbym je na giełdzie po 154, dzisiaj nie miałbym żadnej tej premii, jeśli kurs akcji wzrośnie. Ja bym w żaden sposób już na tym nie skorzystał, bo nie mam tych akcji ani nie mam premii. Natomiast, jeśli kurs akcji by rzeczywiście spadł mocno, no to wyszedłbym na tym oczywiście lepiej, bo tych akcji bym się pozbył. Więc generalnie, jeśli spodziewamy się jakichś dużych spadków, no to lepiej te akcje sprzedać szybciej niż w ciągu kolejnego roku tylko wtedy byśmy wybierali już na jakieś krótsze terminy, tak, 13-30 dni powiedzmy, 20 dni co najmniej, żeby, żeby te premie jeszcze były w miarę konkretne, tak, czyli mniej niż 2000, no ale zawsze to jest jakiś dodatkowy, zawsze to jest jakiś dodatkowy, um, dodatkowy zysk. Czyli to jest 5 podzielić na 155 to jest 3%, 3% dodatkowego zysku w ciągu 20 dni. Jak sobie to przemnożymy razy liczbę dni w roku, no to wyjdzie nam bardzo ładnych kilkadziesiąt procent dodatkowego, około 20 pewnie, dodatkowego dodatkowego zysku, właściwie bez jakiegoś specjalnego, specjalnego dodatkowego, dodatkowego ryzyka. No i tak się właśnie robi w rzeczywistym, w rzeczywistym świecie, tak się robi w rzeczywistym, w rzeczywistym świecie, żeby kupować akcje i sprzedawać akcje. Pokażę Państwu jeszcze jeden trik na wygenerowanie takiej dodatkowej dywidendy z posiadanych akcji. Bo teraz zakładamy scenariusz, że ja chcę te akcje sprzedać, które mam. No ale powiedzmy, że kupiłem sobie te akcje Apple'a, no nie wiem, wczoraj po, po 155. Opcja put się zrealizowała. Ja te akcje mam z perspektywą wieloletnią. W sensie nie chcę ich jakoś specjalnie sprzedawać. W tym momencie chciałbym je podtrzymać trochę. OK. No to teraz zobaczmy taki trik. W ciągu roku kolejnego gdzie mamy ten rok kolejny? Tutaj to będzie, to będzie rok. Nie chcę za bardzo tych akcji sprzedawać, na pewno nie po cenie 155, bo przecież dopiero je kupiłem. Ale jakby w ciągu tego kolejnego roku wzrosły do. No nie wiem. 210? No to w porządku, to mógłbym je sprzedać. Czyli kupiłem po 155 sobie te akcje. Nie mam planów, żeby ją sprzedawać. Je sprzedawać te akcje, ale gdyby w ciągu roku wzrosły do 210, okej, okay, nic złego by się nie stało, gdybym je wtedy sprzedał. No to przy takim myśleniu, już dzisiaj mogę wystawić taką opcję i ja za taką opcję call dostanę 480 dolarów. Jeśli przez ten rok kurs akcji nie wzrośnie do 210, nic się nie wydarzy. 4,80 na jednej sztuce zostaje w moim y, portfelu i mogę wystawić kolejną taką opcję. Natomiast jeśli kurs wzrośnie do tego poziomu 210, no to wtedy sprzedam akcję po 210. O, poliszmy sobie. Czyli 480 dolarów dostaję. 155, tak to było. To jest 3%, tak? Widać, to to jest 3% 3% ym, dodatkowego zysku jakby bez sprzednego ryzyka specjalnego, a jednocześnie jeśli kurs akcji wzrósłby do 210, no to oczywiście sprzedałbym te akcje po 210, czyli ten zysk z, samej, z samego wzrostu wartości akcji byłby gigantyczny, tak? ale zakładamy, że te akcje nie wzrosną do aż takiego poziomu w aż tak krótkim czasie, czyli de facto mówimy tutaj o takiej dodatkowej dywidendzie, która by nam wpadała do portfela. 3%, jeśli zrobimy to na rok, 3% dodatkowej, dodatkowej premii rocznie przy poziomie 210. No ale okej, okay, jak sobie zobaczymy poziom 200 i powiemy, że ten wzrost potencjalny, potencjalny ze 155 do 200 spokojnie by nam wystarczył, czyli jak kurs akcji dojdzie do 200, niektórzy sobie taki take profit tak zwany ustawiają mentalny albo na platformie, że OK, kupiłem po 155. Jeśli kurs dojdzie do 200, no to wtedy sprzedaję z zyskiem. Super, no fajne założenie, tylko po co czekać za darmo? Ja bym się już dzisiaj w takiej sytuacji zobowiązał, żeby tę akcję sprzedać po 200, i dostałbym za to 660 dolarów. Od kogoś. Po co czekać za darmo? Prawda? A 660 dolarów, gdzie my tu jesteśmy, 660 dolarów versus ta cena dzisiejszej akcji, to jest 4,2% dodatkowego zysku rocznie. I teraz sobie po, po jakby pokombinujmy. 4% powiedzmy tak tej dodatkowej dywidendy przy sprzedaży akcji. No to jeśli, na no jakiś taki bardziej racjonalny termin, 30 dni, kupuję teraz te akcje w taki oto sposób. Wystawiam opcję Put po 155. Powiedzmy, że to jest ta dzisiejsza cena i dostawałbym za nią 5 dolarów, już tak u, upraszczam. Czyli za sam zakup akcji dostanę 5 dodatkowych dolarów. 5 dolarów podzielone na cenę akcji. To jest już zysk 3%. Przy założeniu, że ta opcja zostanie zrealizowana od razu. Ale nie zostanie, bo delta 0,50 jest 50% prawdopodobieństwa statystycznie, że ta opcja zostanie za pierwszym razem zrealizowana. Czyli tak naprawdę troszeczkę większy byłby ten zysk, a mianowicie średnio to byłoby 7,50. Um, ale nie mieszam. W każdym razie, przy zakupie akcji poprzez wystawienie opcji put, dostalibyśmy dodatkowo około 4% zysku. Przy sprzedaży późniejszej, kiedyś tam, akcji, przy pomocy wystawienia opcji Call, dostajemy drugie 4% zysku za premię. Czyli razem sam sposób zakupu akcji poprzez opcję daje nam około 8% dodatkowego zysku w skali roku. 8% to jest mniej więcej tyle, co benchmark wypracowywuje. No i cały czas nie liczymy tego scenariusza, że jeśli faktycznie ten kurs wzrośnie tam do poziomu 200 ileś, to my rzeczywiście zarobimy jeszcze kilkadziesiąt procent na wzroście wartości akcji, tak? Czyli będziemy mieli ten sam zysk, co każdy, kto kupił akcję, ale nie przy pomocy opcji. Natomiast my będziemy bogatsi jeszcze o 8 dodatkowych procent. A jeśli kurs akcji spadnie, to nasze straty będą pomniejszone o tych 8% zysku, prawda? Bo dostaliśmy na początku już premię. Czyli zawsze wyjdziemy tutaj lepiej, niż osoba, która po prostu kupiła takie akcje na giełdzie, albo po prostu je sprzedała na giełdzie. No prawie zawsze, bo w ekstremalnym przypadku, jeśli ten kurs w ciągu roku wzrośnie nam do nie wiem, 250 dolarów, a my mamy zobowiązanie, żeby sprzedać je po 200, no to pewnie wyjdziemy na tym troszeczkę gorzej niż osoba, która kupiła te akcje i siedziała na akcjach i nie wystawiała żadnych opcji. Natomiast tak duże wzrosty w tak krótkich horyzontach są raczej anomalią niż prawidłowością. Więc robienie tego, jakby poprzez zakup opcji, to przez wystawienie opcji, przepraszam, jakby kupowanie akcji, sprzedaż akcji poprzez wystawianie opcji będzie miała dużo, dużo większy sens w większości przypadków, pomimo jednorazowych gdzieś tam, y, gdzieś tam anomalii. No i tak się to robi w zawodowym świecie. W sensie tak się to robi w funduszach, tak się to robi w instytucjach, które obracają pieniędzmi, tak się to robi, które obracają akcjami, tak się to robi w funduszach emerytalnych, tak się to robi w bankach inwestycyjnych, i tak się to robi w indywidualnym y, świecie. Jeśli ktoś y, tymi opcjami faktycznie się zainteresował i dowiedział i poznał wszelkie tutaj tajniki tego jak to powinno być e, przeprowadzane mam na myśli ta sprzedaż i sprzedaż i, i, i kupno akcji a dlaczego ktoś chciałby nam te premie płacić bo to jest pytanie super mm, zasadnicze no to zaraz sobie to zobaczymy od drugiej strony tylko zerknę teraz na pytania Co tu się w międzyczasie um, zapytania pojawiło? Czy pakiet 100 akcji na opcję to jest niezmienny standard? Tak. Czyli za każdym razem, jak mówimy o, jak mówimy o wystawianiu opcji, żeby kupić akcję albo sprzedać akcję, to mówimy o tym, że zobowiązujemy się do tego, że um, kupujemy 100 akcji. Natomiast nie jest to jakiś specjalny, specjalny problem, nawet jeśli ktoś ma mały portfel, dlatego że my mamy cały czas do dyspozycji coś takiego jak margin. W sensie no. Przykład, tak, ale wartość tego konta demo tutaj to jest około miliona. Natomiast mój buying power, czyli możliwość zakupu akcji, to jest 6 milionów, 6 razy więcej. Chodzi o to, że w trakcie jednej sesji ja mogę pożyczyć sobie od brokera 5 milionów, ponad, żeby kupić pakiet 100 akcji, nawet jeśli normalnie mnie na to nie stać, i tego samego dnia jeszcze te akcje odsprzedasz, tak? Czyli chodzi o to, że jeśli danego dnia. Opcja zostanie zrealizowana i ja kupię 100 akcji, ale nie mogę sobie pozwolić z własnych pieniędzy na zakup 100 akcji, tylko mogę sobie pozwolić na posiadanie 40 akcji. To mimo tego mogę wykorzystać opcję do tego, żeby um, uzyskać premię, wystawić opcję, kupić 100 akcji i tego samego dnia, kiedy ta opcja zostanie zrealizowana, po prostu sprzedać na rynku 60 sztuk, zostawiając sobie, zostawiając sobie tylko tę um, liczbę akcji, na którą mogę sobie pozwolić z własnych pieniędzy. Także to nie jest jakiś specjalny problem. Dlaczego niektóre akcje mają więcej dostępnych terminów wystawiania opcji? Im bardziej generalnie zasada jest taka, że im bardziej popularna dana akcja, dana spółka, tym więcej ma dostępnych różnych terminów opcji. Giełdy wprowadzają poszczególne parametry opcji na takiej zasadzie, żeby mm, być w stanie jakby zmeczować czy spasować kupujących i sprzedających, dlatego że jak na mało płynnych akcjach, którymi nie za bardzo się ktoś interesuje, giełda udostępniłaby możliwość handlowania 50 różnymi terminami wygasania, to rzadko kiedy kupujący i sprzedający znaleźliby się w tym samym jakby terminie, tak? Czyli rzadko kiedy ja i pan, panie Michale, na przykład chcielibyśmy akurat dokonać tej transakcji 9 września. Pan by mógł wybrać 11 września, a ja 7 i byśmy się nie spotkali po, po drodze. Jeśli mamy do wyboru tylko jeden termin wrześniowy, na przykład 23 września, no to i pan i ja wybierzemy 23 września, tak? Dzięki czemu płynność na opcjach będzie większa. No ale jak mówimy o akcjach typu Apple czy inne tego typu spółki, no to tamtych terminów jest dużo, dużo więcej dostępnych, dużo więcej dostępnych. Yy, z uwagi na to, że jest więcej handlujących na danych akcjach. Dobra, tu jeszcze było pytanie, czy mógłbym zrobić taką transakcję od początku do końca. No to proszę bardzo. Najpierw chciałbym taką opcję um, put wystawić, po to, żeby kupić kiedyś tam akcję, żeby sprzedać swoje zobowiązanie, żeby kiedyś kupić akcję na 9 dni z ceną, no, dzisiejszą, powiedzmy, ok? Czyli klikam tutaj po prostu w cenę BID przy danym poziomie, klikam w to i automatycznie przenosi mnie to do formatki zleceń. To jest tutaj na górze. To, co ja sprzedaję, sprzedaję. Wiem, że sprzedaję, bo podświetlone jest pole sell, czyli sprzedaję taką jedną opcję. Quantity 1, prawda? Tutaj mogę wybrać, jaką cenę chcę za to otrzymać. No, zawsze można wybrać sobie tę cenę środkową albo cenę rynkową. Polecałbym jakąś cenę tutaj pomiędzy, czyli na przykład 3,23. Zaznaczamy adaptive. Zawsze, jakby algorytm brokera spróbuje nam kupić po troszeczkę lepszej cenie niż my tutaj podajemy w ten sposób. Przycisk Submit. No, no tutaj jakieś standardowe, takie są jeszcze ostrzeżenia. U brokera to jest konto demo, ale jeśli się robi. Jeśli się robi to pierwszy raz, to jakieś takie disclaimery wyskakują, że nie mam danych, bo są opóźnione o 15 minut i tak to dalej. można to, to, to sobie zignorować. Ok, zobaczmy dla pewności, czy to jest na pewno to, co my chcemy robić. Sprzedajemy jedną opcję na spółkę Apple. Ta opcja ma datę wygasania 16. Września i to jest cena wykonania 155. Za taką opcję ja dostanę 323 dolary. Tak? No tak. No bo 323 na jedną sztukę, ale my mówimy, że handlujemy pakietami po 100. No to wysyłam. Ok, no i ono sobie tutaj wisi w yy, okienku. Ja zmienię na cenę market, żeby szybciej nam się zrealizowała taka opcja po prostu. Żebyśmy ją szybciej wystawili. Okej. Okay, na platformie demo działa to w ten sposób, że musimy teraz poczekać, aż realna transakcja w realnym świecie o takich parametrach yy, zajdzie na rynku. I dopiero wtedy platforma demo jakby uzna, że rzeczywiście taką opcję wystawiliśmy. Także poczekajmy sobie i prawdopodobnie w trakcie dzisiejszego spotkania jeszcze to zostanie to zostanie yy, zrealizowane. No właśnie, już zostało zrealizowane, tak? I pojawia nam się tutaj. Nawet dostaliśmy dużo lepszą cenę. O, proszę. Znaczy, dużo lepszą. No tam o 10 centów, tak? Bo ja podałem cenę 3,23, że po takiej cenie, że tyle chciałbym dostać za jedną akcję. Ale jednocześnie zaznaczyliśmy tę super funkcję adaptive, czyli algorytm brokera, pomimo tego, że ja podałem inną cenę, i tak próbuje nam kupić, czy sprzedać w tym wypadku taką opcję po cenie lepszej dla nas. Nawet takiej, która jest niewidoczna w arkuszu publicznym. Czyli dostałem 323 dolary za taką opcję, OK, no i ona sobie tutaj, tutaj jest, dobrze, eee, czy nam no dalej pytanie, sprzedaż puta jest genialna, tylko jeżeli nie chcemy akcji kupić po aktualnej cenie, w przeciwnym razie jeśli chcemy mieć te akcje po aktualnej cenie, to czy nie ryzykujemy, że akcje nam odjadą, OK, ryzykujemy, że akcje nam odjadą, ale to wtedy możemy jeszcze inny trik zrobić, tak, bo jeśli chcemy kupić akcję, no nie wiem, weźmy jakiś taki realny przykład, za 30 dni, no w ciągu miesiąca. Okay? I jeśli wystawimy opcję put po cenie 155, ryzykujemy, chcemy kupić te akcję, naprawdę chcemy. Ryzykujemy, że kurs przez te 30 dni wzrośnie, na przykład do poziomu 170, no i my zatrzymamy w kieszeni premię 540 dolarów, ale akcji nie kupimy, bo nam uciekły, a my bardzo chcieliśmy te akcje kupić. Jest to ryzyko. Dlatego możemy zrobić coś innego, czy ryzyko w cudzysłowie? Dlatego możemy zrobić coś innego, a mianowicie dzisiaj zobowiązać się do tego, że kupimy te akcje po cenie wyższej. Czyli dzisiaj kurs akcji wynosi 155, a my zobowiązujemy się, że kupimy je po 165 za miesiąc. Jaki w tym sens? No taki, że dostajemy 11,35 za to. Czyli Zobowiązujemy się kupić tę akcję po 10 dolarów drożej niż aktualna cena rynkowa, ale za to dostajemy 11 dolarów premii. Czyli tak naprawdę kupujemy tę akcję z dyskontem. Tak? 1,35, przepraszam. 1,35. Czyli kupilibyśmy je po 165, ale w międzyczasie dostaliśmy za to 11 dolarów z kawałkiem premii. Czyli de facto kupujemy po 149. W takim wypadku. I prawdopodobieństwo tego, że ym, nam ten kurs ucieknie jest już coraz mniejsze. Jeśli chcemy jeszcze zmniejszyć to prawdopodobieństwo, no to jeszcze wyższą możemy cenę dać. Tak? Wtedy jeśli w ciągu 30 kolejnych dni cena będzie poniżej np. 170, no to taką opcję zrealizujemy. W ten sposób można się troszeczkę zabezpieczyć. Yy. Czy mogę powiedzieć, jak rozliczać pit w PIT premię z wystawiania opcji Uwzględnia się zysk od razu z tej premii w momencie, kiedy ona wpada na rachunek. Czyli jeśli dzisiaj wystawiłem opcję Put, za którą dostałem 335 dolarów, to dzisiaj już to jest mój zysk. Już w tym momencie. I w tym momencie trzeba by to uwzględnić. Jak wszyscy wystawiają opcję, to kto w takim razie kupuje? To jest super pytanie, ale to za sekundkę. Czy opcje na features? Nie, nie będziemy potrzebowali opcji na kontrakty terminowe, bo to jest bardziej skomplikowane, tam są większe mnożniki jeszcze. Czy platforma przy sprzedaży put zablokuje całą kwotę zakupu akcji? Nie, właśnie to jest kolejna super informacja, że jeśli ja się dzisiaj zobowiązuję do tego, żeby kupić kiedyś 100 akcji Apple'a po cenie 155, czyli teoretycznie potrzebuję na to 15500 dolarów, tak? Tyle bym na to potrzebował. Platforma w ogóle nie będzie blokowała tej kwoty. W ogóle. My nie potrzebujemy mieć takich pieniędzy dzisiaj. Będziemy teoretycznie potrzebowali wtedy, kiedy taka opcja um, będzie się kończyła, w sensie jakby jej termin wygasania będzie się kończył, ale tak naprawdę możemy ją odkupić z rynku wtedy jeszcze. To jest już w ogóle inna, inna, inna filozofia. Natomiast my dzisiaj potrzebujemy zazwyczaj jakieś 25% wartości tej kwoty. Czyli możemy taką opcję wystawić, a pieniądze, jeśli chcemy kupić tę akcję, dopłacić sobie kiedyś tam. Albo sprzedać, nie wiem, obligacje. Na przykład. Mam kupione tutaj, a ktoś może mieć jakieś akcje Microsoftu powiedzmy i dzisiaj w ogóle nie mieć wolnej gotówki. To i tak, i tak możemy wystawić taką opcję put, nawet nie mając w ogóle gotówki, tylko mając inne aktywa, które pracują sobie w międzyczasie. To jest po, po, podwójnie genialne, słuchajcie Państwo, bo po pierwsze, ktoś nam płaci premię za to, że czekamy. Na zakup akcji. Po drugie, te pieniądze, które mamy sobie odłożone na zakup tych akcji za miesiąc, na przykład, one mogą w międzyczasie pracować w innych instrumentach. Mogą być wrzucone na obligacje w międzyczasie. To nie musi być gotówka. To mogą być jakiekolwiek inne instrumenty, byleby na tej samej platformie, u brokera, tak? U tego samego brokera. To jest kolejna rzecz super, nie? że ktoś nam płaci za czas, za to, że czekamy a w dodatku te pieniądze, które chcielibyśmy przeznaczyć na zakup akcji, one sobie pracują, potencjalnie generując jakieś dodatkowe zyski albo straty, bo tak? to w tej strony oczywiście działa. Tu o short strangle. Nie, nie brnimy dzisiaj w short strangle i w short volatility, bo to jest spotkanie raczej dla początkujących osób i... To są za, za, za bardzo zaawansowana bardzo, za bardzo tematyka, ale będziemy to przerabiali na pewno w aktualnej sytuacji, w, w odniesieniu do aktualnej sytuacji rynkowej. Na pewno będziemy to mocno przerabiali na Uniwersytecie Opcyjnym. Czy przy handlu opcjami broker pobiera jakiś depozyt? O, depozyt nie, ale potrzeba mieć jakieś aktywa o wartości mniej więcej 25%, tak jak wspominałem. Czytam, czytam dalej. Czy dobrze myślę, że transakcja na opcję jest realizowana, jeżeli w okresie ważności opcji dojdziemy do strike price? Tak, tak, tak. Czyli taka transakcja zostanie zrealizowana tylko wtedy, jeśli tego 16 września cena akcji spadnie poniżej 155. Jeśli nie spadnie poniżej 155, no to premia zostaje nam w kieszeni, a opcja znika, ona po prostu zniknie. Czyli ta premia, którą dostaliśmy dzisiaj, zostaje już na naszym rachunku, a ta opcja znika i nie kupują się akcje, nic się nie dzieje. Zarobiliśmy 335 dolarów. Super, możemy sobie wystawić kolejną taką opcję albo pójść na lody. już, co kto woli. Czy mogę powiedzieć, jak wykonuje się taką opcję na platformie? Jeśli cena spadnie poniżej 155, przynajmniej o 1 centa, tego 16 września, to taka opcja wykona się sama. Czyli w sobotę, albo w poniedziałek najpóźniej, zazwyczaj to się w sobotę dzieje, ale czasami brokerzy mają opóźnienie. Najpóźniej w poniedziałek, jak się Państwo zalogujecie na swoje konto, to zamiast tej opcji zobaczycie, że posiadacie 100 akcji Apple. A. To się dzieje samo, nic w ogóle nie trzeba robić. Czy data opcji oznacza, że tylko w tym dniu, czy do tego dnia, można wykonać tę opcję? Um, nie tylko w tym dniu, bo w przypadku opcji na akcje na giełdzie amerykańskiej, Taka opcja może być wykonana w dowolnym momencie, czyli w dowolnie wybranej chwili. Natomiast zdecydowana większość takich opcji wykonywana jest ostatniego dnia. Zawsze to jest tak, że osoba, która kupi taką opcję, nie osoba, która sprzeda, tylko która kupi sobie prawo do wykonania tej opcji, to ona decyduje, kiedy taką opcję wykonać. Natomiast w zdecydowanej absolutnie większości przypadków takiej osobie opłaca się bardziej poczekać do samego końca, czyli do tego 16 września i dopiero wtedy taką opcję wykonać. Więc można przyjąć, że, że ona będzie wykonywana tego ostatniego dnia w większości przypadków. Co z prowizją od kupna i sprzedaży? Um, tak, 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 no, do, trzeba doliczyć jakby do tego, co my sobie tam yy, liczymy, czyli ile tutaj wyszła prowizja? Dostałem 335 dolarów łącznie, tak, za coś takiego, ale od tego trzeba oczywiście odjąć yy, prowizję za sprzedaż takiej opcji, no tylko prowizja to jest 1,50, 1,50, dolar 50 za całość, za całą opcję. Nie 152 dolary, tak? Czyli mój zysk to jest plus 335 z tego, a koszt prowizji to jest 1,52 dolara, prawda? No czyli. Marginalny. Potem przy wykonaniu takich akcji, przy wykonaniu takiej opcji, jak kupujemy akcję, to już nie będzie prowizji, ponieważ ta kolejna transakcja zakupu akcji to jest transakcja dokonywana pomiędzy osobą, która kupiła opcję i osobą, która sprzedała opcję. Ona jest wykonywana w sobotę, nie na giełdzie publicznej. Więc potem za tę drugą transakcję już nie ma żadnej prowizji. Yy, czy na polskich spółkach jest jakaś płynność? W, nie ma w ogóle opcji na polskie spółki. To jest karłowatość i patologia polskiej giełdy, że tutaj w ogóle nie ma takiego instrumentu. Są jedne opcje na WIG20, na cały indeks, ale na poszczególne spółki nie ma. Kiedy odkupić taką opcję, żeby nie, wy, żeby nie ryzykować jej wykonania? Skomplikowane pytanie. W sensie, jakby skomplikowana odpowiedź by była. Jeśli ktoś by wystawił taką opcję i nie chciał dopuścić do jej realizacji, to powinniśmy ją odkupić jeszcze wtedy kiedy ona ma jakiś time value, w sobie, czyli jakąś wartość czasu, czyli kiedy nie doszło do takiego momentu parytetu. Ale to jest zbyt jakby zbyt zaawansowany, zbyt zaawansowany wątek, żeby go tutaj dzisiaj, żeby go rozwijać. Dzisiaj jakby zakładamy, że rzeczywiście wystawiamy taką opcję, bo naprawdę chcemy kupić te akcje, a nie tam spekulujemy samą ceną opcji. Tylko wystawiamy te opcje faktycznie żeby doprowadzić do ich wykonania. Hmm. Jak wygląda na platformie to wyzwanie do zakupu akcji? Z automatu to się dzieje. Czyli, jakby po prostu opcja sama znika i już, i pojawiają się akcje. Także nic nie robimy. A co, jeżeli w dniu wykonania opcji nie będzie na koncie środków potrzebnych na zakup takich, na zakup takich akcji? To przede wszystkim nie powiem, czy to jest na minuty, czy na 15 minut przed końcem tego ostatniego dnia, pojawi się margin call. Czyli broker wezwie nas, zazwyczaj dostajemy maila albo komunikat do tego, żeby dopłacić te środki na konto. Jeśli nie zrobimy tego do kilku minut przed końcem sesji, nie pamiętam dokładnie jaki to jest ten próg, ale na 21, tam 55, jeśli my tego nie zrobimy, to broker nam taką opcję yy, odkupi. Okay. Czyli sam nam, jakby, anuluje taką opcję, myśmy ją sprzedali, a broker zmusi nas do tego, żeby ją odkupić, czyli broker zrobi to za nas, po to, żeby nie doprowadzić do tego wykonania. Ale najpierw pojawi się margin call, czyli najpierw broker polikwiduje inne pozycje, które mamy, żeby uwolnić gotówkę, a jeśli tej gotówki nie wystarczyłoby na zakup akcji, margin byłby niedostateczny na zakup, nie, nie, niedostateczny na zakup akcji, niewystarczający, no to taka opcja zostanie przez brokera zlikwidowana tam na kilka minut przed końcem sesji. No nie będzie dramatu oczywiście, tak, ale ale lepiej nie dopuszczać do takiej sytuacji, żeby nie dawać brokerowi możliwości zamykania innych pozycji, które mamy na końcu. Czy mówimy o opcjach europejskich czy amerykańskich? Mówimy o amerykańskich, czyli o takich, które można wykonywać w dowolnym momencie. Czy będzie dostępne nagranie z webinaru? Tak, będzie dostępne nagranie jutro na YouTubie. Czy można handlować opcjami z innymi osobami po wystawieniu opcji? Tak, 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 jak najbardziej. Taką opcją można cały czas handlować. W większości opcji jakby. Na, na, na rachunkach prywatnych nie doprowadza się do wykonania, tylko sprzedaje to wcześniej. Więc tak, jak najbardziej można takimi opcjami handlować w międzyczasie, w, w, czasie, w czasie jakby ich życia. Czy handel odbywa się w obrębie danego brokera, czy zlecenia wystawiane są na zewnętrzną giełdę? Na giełdę, na giełdę, na giełdę. Tutaj mam akurat adnotację, że to zostało zrealizowane na giełdzie Exchange, Nasdaq, QBX, Nasdaq BX. Nawet nie pamiętam, od czego jest ten skrót. W każdym razie tych giełd opcyjnych jest kilkanaście już w Stanach Zjednoczonych, także one w większości wysyłane są na publiczne giełdy. Czasami broker wysyła to do różnych firm prywatnych, które realizują, są drugą stroną naszej transakcji, czyli sprzedaje nasze zlecenia do prywatnych podmiotów, ale robi to tylko wtedy, jeśli dostaniemy tam lepszą cenę. Więc broker nigdy nie jest drugą stroną transakcji, puszcza to na publiczną giełdę albo do prywatnych firm. Jeśli dobrze rozumiem, to bezpiecznie jest kupować akcje, których cena jednostkowa jest niższa. To nie chodzi o bezpieczeństwo, tylko o to, że po prostu mniejsza kwota jest wtedy potrzebna, tak? bo zawsze handlujemy pakietem 100 akcji, więc jak mamy akcje, których cena wynosi 5 dolarów, no to potrzebujemy 500 dolarów, żeby kupić taki pakiet. A jak mamy akcje, których cena wynosi 50 dolarów, to potrzebujemy już 5000 dolarów, żeby potem kupić te akcje. Więc to nie tyle chodzi o bezpieczeństwo, co po prostu o wysokość, wielkość portfela czy takiej opcji można się pozbyć w międzyczasie jeśli się rozmyślę. Można, jak najbardziej. W każdej chwili można taką opcję sprzedać z zyskiem albo ze stratą. No powiedzmy, że ja się rozmyśliłem. Jednak nie chcę tych akcji Apple. A. Teraz gdybym sprzedał taką odkupił, przepraszam, taką opcję, którą wystawiłem, to miałbym 2% zysku na tym. Tak? 7, całe 7 dolarów. ok? bo dostałem 3.35 sprzedając taką opcję, a teraz mogę ją odkupić po Nie, wręcz... Mogę ją odkupić po yy, 340. No to miałbym już stratę. Aha, bo tu mam o 15 minut opóźnione notowania. No to nie, nie, nie podejrzymy, jaka, nie podejrzymy, jaka dokładnie jest teraz cena. No ale skoro 7 dolarów mniej, no to po, po, powiedzmy, że w tym momencie ta cena, po której mógłbym taką opcję odkupić, to jest 3,28. Tak czyli w każdej chwili mogę kliknąć prawym, przycisk close i odkupuję taką opcję z rynku, bo najpierw ją sprzedałem, więc żeby zamknąć taką pozycję, no to teraz muszę ją odkupić. O tym, co się stanie, jeśli nie ma, no a to mówiłem, co się stanie, jeśli nie ma gotówki na koncie. Co jeśli się zobowiążemy kupić lub sprzedać akcję, a tego, a tego danego dnia nie zrobimy tego? Będą nas ścigać jakoś? Czy co? Nie ma takiej możliwości, żeby się nie zdecydować. Na wykonanie z tego, dlatego że broker pilnuje, żeby każda taka opcja została wykonana. Także my nie mamy tutaj żadnego wpływu. Jeśli do tego ostatniego dnia nie odkupimy takiej opcji z rynku, żeby anulować to nasze zobowiązanie, to broker sam to wykona. Także nie ma takiej możliwości, żebyśmy się sami nie wywiązali z tego. Możemy albo odkupić taką opcję przed czasem, jeśli nie chcemy się wywiązać, co jest normalne i bardzo dużo osób tak robi, albo. Możemy po prostu zostawić to wszystko tak jak jest, i broker zrobi to za nas. Czy są opcje na ETF-y? Tak, na większość ETF-ów są opcje. Dlaczego nie widzę pytań? Yy, nie widać pytań, tylko ja widzę pytania. Dlatego, że jeśli udostępniamy pytania tak, że każdy je widzi, to potem powstaje dyskusja, to znaczy Państwo sobie nawzajem odpowiadają. Ja potem nie widzę, kto co pytał, a gdzie trwa dyskusja, i tak dalej, więc jest to duży chaos także tylko ja widzę pytania. Czy da się działać na opcjach w day tradingu, który przechodziłby nas... Tak, tak, tak. Dużo osób, dużo osób handluje opcjami w day tradingu, dlatego że, no zobaczcie Państwo, jak tu się szybko cena zmienia. Hmm. Ile? 5 minut temu taką opcję sprzedaliśmy, ona dzisiaj, czy dzisiaj, po tych pięciu minutach jest 2,70 2,7% zysku. No a gdyby się troszeczkę więcej na giełdzie dzisiaj działo, to równie dobrze mogłoby być tu plus 20, minus 20. Czyli nagle się okazuje, że wystawiliśmy taką opcję na miesiąc, a po 10 minutach mam już 20% zysku. No, to jasne, że można taką opcję wcześniej sobie odkupić, zrealizować to 20% zysku, a potem wystawić kolejną na 30 dni znowu za całą premię. I tak sobie działasz. No i to jest bardzo duża rzesza osób, które dokładnie tak robią. Czyli spekulują opcjami, nigdy nie doprowadzając do wykonania takich opcji, co też jest świetnym sposobem na, na zarabianie pieniędzy, tylko mocno wymagającym, w sensie czasowym, jakby zaangażowania. Jak wygląda prawa z opcji, kiedy to my zakupiliśmy opcję? To właśnie do tego zmierzamy. Jeśli mamy, pyta Pan Grzegorz o to, czy mamy konto typu cash? Nie, to wtedy nie możemy tych trików robić. Musimy zmienić sobie konto na typ margin. Żeby otworzyć konto typ margin, czy zmienić sobie istniejące cash na margin, to wystarczy mieć wartość konta 2,5 tysiąca dolarów i wtedy możemy zmienić na margin. W czym tkwi Bo raczej nie każdy wychodzi na plus przy zobowiązaniu się do kupna lub sprzedaży. Nie ma haczyka, nie ma haczyka. I zaraz to wyjaśnię, jak zobaczymy z drugiej strony tej transakcji. W sensie, jakie korzyści ma ta osoba, która płaci nam premię. To zobaczycie Państwo, że to jest bardzo często win win. To znaczy, nie jest to taka gra o sumie zerowej, gdzie jedna osoba zyskuje, a druga, a druga traci. Czy naprawdę realizacja opcji nie pociąga za sobą kolejnych prowizji? Tak, nie, nie pociąga dalszych prowizji. Nie pociąga. To jest jedyna prowizja przy sprzedaży takiej opcji, bo jak opcja jest wykonywana, ona jest wykonywana pomiędzy dwoma indywidualnymi inwestorami. Powiedzmy, że ja teraz wystawiłem tę opcję i pan, e, panie Bartoszu, kupił taką opcję ode mnie. Ja zapłaciłem prowizję dolar pan zapłacił prowizję, nie wiem, dolar pięćdziesiąt za to i wtedy, kiedy przychodzi wykonanie takiej opcji, pan oddaje mi swoje akcje. Nie pośredniczy w tym giełda publiczna. My mamy zobowiązanie teraz pomiędzy sobą, pomiędzy dwoma prywatnymi inwestorami. Ja jako sprzedający opcję, pan jako kupujący ode mnie tę opcję. Zawsze musi być druga strona transakcji. I my się po prostu tego finalnego dnia, 16 września, wymieniamy. Okay? Pan mi daje akcję, ja panu daję gotówkę. Nie ma tam żadnych prowizji już dalej. Eee, czy możemy tak robić, żeby nigdy się opcja nie zrealizowała, a ciągle pobierać od razu tę nagrodę i ją sobie wypłacać? Możemy, to się nazywa rolowanie opcji, czyli każdą taką opcję, jak przychodzi czas realizacji, to możemy rolować. Rol, tutaj jest takie polecenie, i możemy ją rolować na kolejne okresy, czyli dostawać kolejne premie i rolować na kolejne okresy, ergo nigdy nie, do, nie doprowadzając do, do jej wykonania. Tak, no tak się też często robi. No, mówiłem Państwu na początku, że taki kuriozalny przykład, no ale cały czas go podaję, bo. bo to jest kuriozalne, że akcje Microsoftu próbowałem tymi opcjami ponad dwa lata kupić. Czyli przez dwa lata cały czas wystawiałem te opcje i rolowałem i nie udawało się ich kupić, bo akurat tak się składało, że ten kurs ciągle rósł i, 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 i te premie wpadały cały czas, a, a akcje się nie kupowały. Czy są opcje dostępne na ksetrze na niemieckiej giełdzie? Tak, są, są dostępne. Czy na tej platformie można kupić opcje na waluty? Tak, można kupić na waluty, na kontrakty walutowe, tylko tam jest duży przelicznik. Na no Interactive Broker jest chyba razy 500 jednostek. Już nie pamiętam nawet. Jak się ma PDT Rules do handlu opcjami w day tradingu. Nie wiem, co to jest PDT Rules. Nie wiem, nie wiem, co oznacza ten. Nie wiem, co oznacza ten skróc, panie Marcinie. Ale ja chciałem, skupmy się tylko na tym, bo i tak już widzę, że mocno zabraniliśmy inne wątki. Skupmy się tylko na tym, co dzisiaj. W sensie bez day tradingu, bez stręgli i tak dalej. O konto margin. Konto, widziałem, że drugie pytanie jest o konto margin. Jak to dokładnie działa, bo trochę to odstrasza. Na moim blogu, czy to było w encyklopedii, możecie Państwo zobaczyć na moim blogu. Tam jest dużo materiałów. Tam jest dużo materiałów, dużo materiałów z tym. Oko A, coś się tutaj ta encyklopedia e skręciła, ale wyszkiwarkę, wyszkiwarce, jak piszemy. Jak piszemy margin, to powinno troszeczkę tego wyskoczyć. OK? Między innymi, między innymi. taki artykuł. Co to jest konto margin? Dlaczego warto skorzystać? I w ogóle jak to działa i o co, o co chodzi. Także polecam, żeby trochę zgłębić wiedzę na ten temat i wtedy już będzie prościej. Co to jest za platforma, na której pokazuję dzisiejszą tematykę? Interactive Brokers. To jest Interactive. Interactive Brokers, czyli właściwie jedyna platforma dzisiaj taka, która nadaje się do czegokolwiek i w której Polak może otworzyć konto bez wychodzenia z domu. To jest amerykański broker, który daje dostęp do dziesiątek tysięcy akcji z całego świata. Dobra, dobrze, dobrze, dobrze. Idziemy dalej, bo czas nas goni. A jak nie pójdziemy dalej, to właściwie nic z tego specjalnie. Yy... Specjalnie nie wyniknie z tych naszych rozważań, bo nie będziemy wiedzieli, jak już tak, pustą, pustą, pustą stronę, bo nie będziemy wiedzieli, jak to wygląda od strony osoby, która taką opcję kupuje. I po co właściwie jakakolwiek osoba miałaby tę opcję kupić? No i tutaj dochodzimy do strategii Merit Put. Ona się nazywa także Protective Put. I polega na zakupie opcji Put. Czyli to jest dokładnie to samo, tylko widziane z drugiej strony transakcji. Prawda? Czyli my trzymajmy się tego samego, do, trzymajmy się dokładnie tego samego, tego samego e, przykładu. Czyli mieliśmy tę opcję Put na akcję Apple'a, i teraz powiedzmy, że robimy coś takiego. Najpierw mechanika, a potem Sens. Mamy kupionych 100 akcji Apple'a jakaś opcja nam się zrealizowała, albo po prostu kupiliśmy te akcje e, na giełdzie, mamy kupionych 100 akcji Apple'a, kupiliśmy sobie te sta, ty, tych 100 akcji po 155 dolarów. Prawda? I teraz my możemy dokupić jedną opcję put na Apple'a z poziomem wykonania 155 i zapłacimy za taką opcję, nie pamiętam ile tam podawałem, 10 dolarów, że ta opcja kosztuje, to musi być dokładnie taka sama cena, jaką my płacimy, no bo Kupujemy tę opcję, którą wcześniej ktoś nam wystawił, tak? Albo ktoś od nas kupuje taką opcję, którą wystawiliśmy. To jest ta sama opcja, tylko widziana od drugiej strony. I teraz połączenie połączenie tych dwóch zagrań da nam coś takiego jak pozycję Merit Put albo Protective Put. To się nazywa na dwa. Um, mówi się o tym jakby na dwa, różne, na dwa różne sposoby. Merit, dlatego że akcje, pozycja akcyjna jest jakby ożeniona czy połączona z zakupem jednej opcji put. To jest merit put. Protective put różni się od tego, jakby tym od tego, że nie dokonujemy tej transakcji jednocześnie, tylko kiedyś kupiliśmy sobie 100 akcji Epla po cenie na przykład 100, a dzisiaj... W drugim odruchu dokupujemy do nich jedną opcję, jedną opcję put. Czyli generalnie, jakby staje to na tym samym. Mamy 100 akcji i jedną opcję put, tylko kupioną opcję put w innym czasie. No i dobra. O co w ogóle chodzi? Po co nam to jest potrzebne? Kupienie opcji put daje nam prawo do tego, żeby sprzedać akcję po 155. I za to prawo ja muszę zapłacić 10 dolarów. Czyli Państwo sobie wyobrażą, że Państwo wystawili mi tę opcję, tę poprzednią, prawda? I ja zapłaciłem 10 dolarów Państwu za to. I Państwo się teraz zastanawiają, czy ja jestem głupi, czy skąd ja się tutaj wziąłem w ogóle, że ja Państwu płacę. Państwo chcecie kupić akcję po 155, no i super, a ja Państwu za to płacę 10 dolarów jeszcze. Na jedną sztukę. Jaką ja mam motywację do tego? Ano taką, że ja kupuję sobie prawo żeby sprzedać państwu te akcje po 155, bo mogę być fatalistą i mogę się spodziewać, że te akcje w ciągu kolejnego miesiąca spadną do 100. I ja bym bardzo, bardzo tego nie chciał. Czyli ja sobie tak myślę, że okej, okay, wolę zapłacić dzisiaj 10 dolarów za sztukę, żeby zabezpieczyć się przed potężnymi spadkami. Nie chcę sp po pozbywać się tych akcji. Chcę je dalej trzymać, bo uważam, że to jest dobra spółka, powinna rosnąć, ale diabli wiedzą, jak to będzie w najbliższych miesiącach. Więc wolę zaryzykować tylko 10 dolarów na jednej akcji, niż stracić 50, gdyby kurs spadł do 100. Czyli mówiąc inaczej, ja kupuję sobie ubezpieczenie od spadków. I to jest to win-win. Czyli ja wolę zapłacić 10 dolarów i wiem, że jak kurs spadnie do 100, to ciągle mam prawo. Sprzedać państwu tę akcje po 155. Zapłaciłem za to tylko 10 dolców. Okay? To jest całkiem niezła cena, jak za ubezpieczenie się przed spadkami do 100 dolarów. Ale z państwa perspektywy, państwo naprawdę chcecie kupić tę akcję po 155, więc zobowiązujecie się państwo mnie, że ode mnie te akcje po 155 odkupicie. I za to dostajecie ode mnie 10 dolarów. Czyli mamy win-win. Dwie strony transakcji na tym zyskują dlatego, że dwie strony transakcji realizują skrajnie różne cele. Ja za 10 dolarów kupuję swój spokojny sen. Dla mnie subiektywnie to jest warte tyle. A państwo zobowiązują się, że okej, okay, no gdyby rzeczywiście przyszło co do czego, to odkupicie ode mnie tę akcję po 155. Macie gotówkę, też lubicie tę firmę. Wszystko jest w porządeczku, tak? I, I ja i państwo na tym korzystacie. I teraz jakie są tak zwane mm, use case'y tego czyli dokładnie w jakim momencie ja mogę chcieć coś takiego zrobić taką, taką transakcję no tak naprawdę dwa są zastosowania tego pierwszy to jest um, pierwszy to jest kupowanie na górce kupowanie akcji na górce czyli powiedzmy że mamy te akcje Apple, a kurs wygląda tak to jest tych 155 dolarów okay. Przespałem ostatnie pół roku, powinienem te akcje kupić gdzieś tam na samym początku, jak kosztowały 100, no ale nie miałem pieniędzy albo giełdą się nie interesowałem, albo wszystko jedno. Jesteśmy tu, gdzie jesteśmy, tak, to jest ten dzisiejszy, dzisiejszy moment. Jest trochę drogo, trochę te akcje wzrosły, ale z drugiej strony mam już wolną gotówkę, z którą nie bardzo mam co zrobić, wierzę w spółkę w perspektywie kolejnych lat i nie chciałbym przegapić takiej sytuacji, że ja się wstrzymam teraz, a te akcje wzrosną mi jeszcze bardziej. Dlatego, ale jednocześnie boję się spadków. Tak? Boję się, że kupię po tych 155, a tu korekta mi się jeszcze bardziej rozwinie, bo inflacja, bo tam i wojna, i w ogóle piąta fala COVID-u. No to co mogę zrobić? To mogę faktycznie kupić sobie te akcje już teraz po 155, ale jednocześnie kupić sobie to prawo do tego, że gdyby co? Czyli, że gdyby mi się ten kurs jednak zawalił w najbliższych miesiącach, tygodniach, dniach, wszystko jedno, gdyby mi się zawalił, to ja ciągle mam prawo, żeby sprzedać tę akcję po 155. Ergo, mogę wejść na tej górce, tak? Jakby nie muszę czekać na specjalną korektę, jeśli bardzo mi zależy, żeby zrobić to, żeby zrobić to, żeby zrobić to, żeby zrobić to teraz. To jest pierwsze zastosowanie tego typu strategii, żeby kupować na górce, nie ryzykując specjalnie. Znaczy, ryzykując z góry określoną kwotę, tak, że w najgorszym wypadku stracę tę premię, a ja zawsze zostawiam sobie możliwość zakupu tych akcji po 150, sprzedaży tych akcji po 155, czyli po takiej cenie, po jakiej je kupiłem. No i śpię spokojnie, bo mam ryzyko ograniczone do 10 dolarów na jednej sztuce. Drugie zastosowanie, czy jakby drugi przypadek, w którym mógłbym chcieć coś takiego zrobić. Wyobraźcie sobie Państwo, że ja kupiłem kiedyś te akcje, rok temu na przykład. Mm, Kupiłem je po no, 100. Nie rok temu, pie, nie, w dołku czerwcowym, dwa miesiące temu. Kupiłem je po 100 i one dzisiaj w ciągu dwóch miesięcy, czy na w ciągu miesiąca, wzrosły do 155. Okay? Wykres wygląda tak samo. No i teraz moje pytanie: sprzedawać już teraz te akcje? No 50% zysku, 55% zysku w ciągu miesiąca. Ale spółka jest no, długoterminowa. No, ja liczę tam w perspektywie wielu lat, że będę miał z tej spółki zyski, że ona dalej będzie rosła. Natomiast w międzyczasie no po tak dużych wzrostach, w tak krótkim czasie może zaliczyć jakąś korektę. Więc nie chciałbym trochę tych akcji się, tych akcji się, tych akcji się yy, pozbywać. Mogę sobie kupić jednego puta jako zabezpieczenie. Prawda? Czyli z tego mojego zysku plus 55 dolarów. Ja mogę wysłupłać, no, tam premie są mniejsze, ale już trzymamy się tego przykładu 10, to niech będzie. Mogę wysupuacz, znaczy wysłupłać, jakby zabrać sobie 10 dolarów na koszt zakupu premii, po to, żeby zamrozić mój zysk na poziomie 45 dolarów. Okay. Czyli kupuję sobie zabezpieczenie, kupuję sobie prawo do tego, że gdyby co, to ja mam prawo sprzedać tę akcję po 155, czyli po aktualnej, po aktualnej cenie. I za to prawo zapłaciłem 10 dolarów. Czy jakby z tych moich 55 oddałem dychę, żeby kupić sobie to prawo. Czyli w najgorszym możliwym przypadku, jeśli kurs akcji się zawali, to ja i tak mam mój zysk zamrożony na poziomie plus 45%. Prawda? Nie interesuje mnie to, jaki będzie odczyt inflacji. Nie interesuje mnie to, jakie będzie kolejne sprawozdanie finansowe. Nie interesuje mnie to, czy będzie krach w dalszej, w dalszej części, czy, czy, czy nie będzie, czy będzie jakaś korekta. Bo dałem część mojego zysku, czyli tych 10 dolarów, żeby się zabezpieczyć. I teraz nie ma sensu oczywiście zabezpieczanie się na cały rok i robienie tego non-stop, bo to nam zje jakby zbyt dużą część naszych, naszego, naszego zysku, ale ma sens zabezpieczanie się takie na kilka dni przed na przykład... Wydarzeniami ekonomicznymi czy gospodarczymi. Ma sens takie zabezpieczanie się przed publikacją sprawozdań finansowych, które mogą być, mamy podejrzenia, no, kiepskie, jakby tak, wyniki. Może być sens zabezpieczania się przed wyborami prezydenckimi, może być sens przed posiedzeniem Fedu kolejnym, gdzie nie wiemy, czy stopy będą rosły, czy spadną, czy będzie dobrze, czy źle, a zazwyczaj rynek robi wtedy potem dziwne rzeczy, albo w jedną, albo w drugą, albo w drugą stronę. Więc wzięcie części swojego zysku po to, żeby kupić sobie zabezpieczenie przed spadkami, może mieć sens. No i to jest odpowiedź, dlaczego ktoś chce osobom wystawiającym opcję płacić za to. Skąd się biorą te premie, tak? Jaką ktoś ma motywację do tego, żeby to, żeby to robić? A no właśnie taką. I my też po tej stronie raz na jakiś czas możemy się spokojnie znaleźć. Oczywiście, można sobie poradzić to w ten sposób, że ten sam case. Kupiłem po 100, wzrosło bardzo szybko do 155, no to decyduję się, żeby OK, sprzedać tę akcję, albo sprzedać część, albo wszystko, poczekać na korektę i odkupić. No fajnie, tylko że jeśli nie będzie tej korekty, kurs dalej wzrośnie, to ja zostanę z pieniędzmi w portfelu, a bez akcji, czyli nie partycypuję w tym wzroście. No to jest ogromny minus, prawda? Drugi minus może być taki, że mamy, nie wiem, końcówkę roku i bardzo nie chcę sprzedawać takich akcji, bo wygeneruje mi to duży podatek. Do zapłaty od zrealizowanego zysku, ale jednocześnie obawiam się, że w grudniu może przyjść na jakaś korekta, bo tak cały ładnie rok wszystko rosło. No to może jest sens, żeby na ostatnie tygodnie grudnia właśnie nie sprzedawać akcji, które mamy na dużym zysku, żeby nie płacić potem podatku na koniec roku, tylko zabezpieczyć się poprzez zakup opcji do końca tego roku. Czyli nawet na wypadek jakiejś korekty dalej mam akcję w portfelu, ale jestem zabezpieczony przed spadkami, bo ciągle mam prawo do tego, żeby je sprzedać po jakiejś tam cenie, którą sobie. Którą sobie którą sobie y, wybieram. I teraz bardzo często tutaj y, pojawiają się y, może nie pytania, tylko sugestie, że podobny cel można osiągnąć poprzez ustawienie jakiegoś poziomu stop loss. Nie cel podatkowy, no bo to wtedy jakby samo przez się się rozumie, że że tego celu podatkowego jakby nie osiągniemy, ale tak, czyli powiedzmy, jesteśmy tutaj na jakimś tam nowym szczycie, mamy 155 ten poziom, tak, no i ktoś może powiedzieć, że chciałbym sobie jakiś tam stop loss ustawić na przykład tutaj na 150, czyli że jeśli kurs akcji spadnie do 150, no to sprzedamy tę akcję. Tak to zrobimy tutaj um, tutaj sell. No i dużo osób tak robi, żeby chronić te swoje zyski wypracowane, to po prostu ustawia jakiś tam, poziom, jakiś tam poziom stop loss. Ale minus poziomu stop loss jest taki, że jeśli będziemy mieli duże wahania, co się może dalej wydarzyć? jakiś inny kolorek. Dalej może się wydarzyć coś takiego. Prawda? Czyli nasz poziom stop loss zostanie naruszony bardzo szybko. My tych akcji się pozbędziemy, akcje zostaną sprzedane, a potem 20 dni później spółka osiąga nowe szczyty. No i super, tylko że nas na rynku nie ma. Tak? To jest problem stop-lossów, że one zmuszają nas do sprzedaży akcji już w momencie, kiedy ten poziom stop-loss zostanie osiągnięty choćby przez chwilę. A opcja put daje nam prawo do sprzedaży akcji, ale nas do tego nie zmusza. Czyli jeśli wiemy, że Nasza opcja jest ważna, no nie wiem, 30 dni, 50 dni, wszystko jedno. Tu tyle. To jest czas ważności naszej opcji. To w momencie, kiedy kurs akcji spada poniżej jej poziomu, nie musimy nic robić. Okay? Czyli tutaj w tym międzyczasie my nie musimy nic robić, dlatego że wiemy, że mamy to prawo, że aż tam do samego końca będziemy mogli. Akcję sprzedać po cenie 155. Czyli te wahania w międzyczasie tutaj w ogóle nas nie interesują, bo mamy prawo, ale nie obowiązek, żeby z tej opcji płuc skorzystać. Czyli podejmiemy decyzję o tym, czy korzystać i sprzedawać tę akcję po 155 czy nie, dopiero ostatniego dnia. Czyli dopiero gdzieś tam na samym końcu, ostatniego dnia ważności tej opcji i w międzyczasie te wahania nas w ogóle nie interesują to jest gigantyczna przewaga m, tej metody zabezpieczania się przed spadkami versus stop loss albo versus y, po prostu zwykłe sprzedawanie 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 y, akcji no i właśnie to jest super cudowne w tych opcjach że działa to inaczej niż nie wiem zakłady bukmacherskie czy kasyno gdzie zysk jednej osoby jest stratą drugiej osoby tak czyli jeśli się zakła za zakładam z kimś z państwa że nie wiem Legia wygra mecz Jutro, i stawiam stówę na to, a ktoś z Państwa mówi, że nie, przegra, no to tylko jeden z nas może mieć rację, tak? W sensie, jakby tylko jedna osoba może wyjść z tego zakładu zwycięska. Natomiast w przypadku transakcji opcyjnych, obie strony wychodzą zwycięskie, dlatego że obie strony realizują swoje inne, odmienne cele. Okay? Dzięki, temu, um, dzięki temu możemy te opcje stosować tak wszechstronnie. Ja pokazuję tylko kilka, kilka tutaj przykładów. Dobrze, jak to zrobić na platformie? Mechanika jest. Niemalże identyczna, czyli powiedzmy, że chciałbym kupić sobie taką opcję put zabezpieczającą na 30 dni po cenie 155, tylko zamiast w cenę bid klikam po prostu w cenę ask. Tutaj. Czyli zamiast, to jest ta sama opcja, tak? Tylko jesteśmy po drugiej stronie transakcji. Zamiast polecenia sell, ja robię teraz polecenie buy. Czyli kupuje sobie prawo, żeby sprzedać akcję po 155. Dalej wszystko jest to samo, czyli Adaptive, możemy wydać cenę Market i kupuje. Okay. Ja muszę zapłacić za to, no tam nie 10 dolarów, tylko 534 dolary i to zlecenie czeka nam tutaj na realizację. Jak zostanie zrealizowane, no to, no właśnie to pojawiło nam się na platformie. Mamy teraz podział short options, czyli sprzedaliśmy jedną opcję, tą wtedy poprzednią, tak? Wystawiliśmy jednego puta, dlatego wartość naszej pozycji w tamtym przypadku to jest minus jeden, bo sprzedaliśmy jedną opcję, a tutaj kupiliśmy sobie innego puta z poziomem 155 akurat na październik i mamy jedną taką pozycję. Okay. Tak to działa. I jesteśmy zabezpieczeni. Gdyby miał teraz ta akcję Apple'a i ona by spadła i się wszystko zawaliło, to ja ciągle mam prawo, miałbym prawo sprzedać te akcję po 155. Bezwarunkowe, bezapelacyjne. Nie byłoby od tego wyjątku. To jest stuprocentowe, um, stuprocentowe zabezpieczenie. Dobrze. Czy do tego są pytania, czy idziemy dalej do wykorzystania też opcji, zakupu opcji, ale zakupu opcji call, po to, żeby trochę pospekulować. Um. Czemu nie, czy konto margin jest niezbędne, żeby móc korzystać z opcji? Skupowania z opcji nie, nie trzeba mieć konto margin, natomiast do wystawiania opcji na rzeczywiste akcje, tak, 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 potrzebne jest konto margin, ale to się jednym kliknięciem zmienia w ustawieniach. Czemu nie używam platformy Links? Już nie używam. Używam platformy Links na koncie firmowym dla brytyjskiej spółki. Tu, to, to jest konto demo, nawet nie wiem, co to jest szczerze mówiąc, bo to współpracownik mi podrzucił rachunek, nawet nie wiem na kogo jest założone to konto Interactive. Używam Links na, na, na koncie firmowym, na kontach innych, na przykład w funduszu używam Interactive Brokers, ale generalnie to jest ta sama platforma. Ona ma te same funkcje, te same możliwości, tylko że Links ma trochę droższe prowizje, wyższy koszt margina, ale za to ma polski support. Także coś za coś. Interaktyw jest tańszy, ale ma tylko support po angielsku. Co z dywidendą? Czy muszę tego pilnować, czy kursy y, giełda koryguje w przypadku instrumentów bazowych? Nie, nie trzeba tego pilnować. Czy jakby cena opcji jest automatycznie dostosowywana o wypłacone dywidendy i o mechanizm odcięcia dywidendy, więc jakby to, to, to się zmienia automatycznie. Także tu nic absolutnie nie trzeba, nie trzeba, nie trzeba pilnować. A jakby porównać kupowanie puta ze stop lossem? Yy. A, to pytanie sprzed 9 minut, to już na to odpowiedziałem. Okej. Okay. Co w praktyce działo się, kiedy w 2008-2009 banki ubierały klientów w opcje walutowe? To nie, to, to nie były transakcje giełdowe, to w ogóle były transakcje over the counter. Ja coś o tym wiem, bo byłem w samym środku tego pandemonium wtedy, ale to, 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 to totalnie inny temat. Dzień dobry, w jakie dni planuję prowadzić zajęcia uniwersytetu? Po, powiem na koniec o tym uniwersytecie. W poniedziałki i środy. A powiem parę słów na sam koniec. Czy są jakieś statystyki mówiące, ile opcji jest wykonywanych przed czasem ich wykonania? W przypadku, kiedy więc czasie. Um... Są na pewno statystyki. Nie pamiętam. Kurczę. Kiedyś na to trafiłem, ale nie pamiętam. To nie podpowiem, jak, jak to wygląda na liczbach, ale to jest coś na zasadzie, tam 95% nie jest wykonywana przed czasem. Dalsza część pytania, jakie jest prawdopodobieństwo czy ryzyko przy wystawianiu opcji, że ktoś wykona ją przed czasem? To zależy od tego, co się dzieje z kursem akcji. Można to sobie dokładnie wyliczyć, można to sobie dokładnie sprawdzić i można być w każdym momencie właściwie na 100% przekonanym, czy jest teraz ryzyko wykonania tej opcji przed czasem, czy nie. Mianowicie, jeśli ona ma w sobie jeszcze jakąś wartość czasu, to nikt tego nie wykona wcześniej. Tylko bardziej się będzie opłacało, jakby sprzedać taką opcję na rynku. Okay, bo dostaniemy za to wartość wewnętrzną i wartość czasu. Opcja, która już jest w parytecie z, akc z akcjami, czyli cała wartość czasu i implied volatility zniknęła, no to jest ryzyko wykonania wcześniej. Ale to są skrajne przypadki. Nie Przepraszam, ale nie, nie będę tego rozwijał, bo to jest jakby super pytanie to jest super istotna informacja, ale dla kogoś, kto raczej spekuluje opcjami, a nie myśli o tym, żeby je doprowadzić do, 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 do końca, więc nie, nie brnijmy w to. Czy może się zdarzyć, że opcja jest realizowana częściowo? Nie, opcja jest niepodzielna, to znaczy zawsze dotyczy transakcji na stu akcjach. Jeśli dobrze rozumiem, to żeby korzystać z opcji, muszę de facto przenieść się realnie do Interactive Brokers, bo od mojego aktualnego polskiego brokera, od mojego aktualnego... Tak, 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 żeby korzystać, żaden polski broker nie oferuje handlu opcjami na giełdzie zagranicznej, także można przenieść wszystkie swoje akcje po prostu do Interactive Brokers albo sprzedać te akcje, wypłacić gotówkę i wpłacić gotówkę do Interactive, czyli jakby są dwie, dwie drogi. A jak, jak, wygląda, jak wygląda w praktyce realizacja opcji z prawem? Jak wygląda w praktyce realizacja opcji z prawem? To chyba nie do końca rozumiem pytanie, więc jakby mógł Pan prze, przeformułować pytanie, czy w omawianych do tej pory przypadkach nie miały znaczenia GRIX, czy po prostu nie ma na to czasu dzisiaj? <gry> Trochę miały znaczenie GRIX, chociażby delta, żeby wiedzieć, z jakim prawdopodobieństwem dana opcja zostanie zrealizowana. To wszystko się liczy w przypadku opcji. Czyli jakby opcje to, to jest matematyka. Tam wszystko można policzyć, każdy parametr właściwie i całą charakterystykę, ale cały czas mam... Z tyłu głowy, że to jest spotkanie raczej dla osób, które o opcjach słyszą pierwszy raz, także to na pewno nie dzisiaj. Natomiast na uniwersytecie sobie o tym będziemy bardzo, bardzo dogłębnie e, mówić, liczyć, analizować. Jeśli mam 60 akcji i wystawiam kola na 100 i opcja zostanie zrealizowana, to czy mam shorta na 40 akcji? Tak, to w takim wypadku jest minus 40 akcji na rachunku i po prostu trzeba tych 40 akcji odkupić z giełdy, żeby zamknąć taką pozycję. Jeśli mam prawo do zakupu akcji brak środków na ich zakup. No to mówiłem wcześniej, w sensie, że jeśli dochodzimy do ostatniego dnia życia takiej opcji, to nie ma problemu. Problem się robi na kilkanaście minut, czasami parę godzin, w zależności od zmienności na rynku, przed terminem wygasania ym, takiej opcji. Wtedy broker zacznie nam likwidować inne pozycje, żeby uwolnić środki. Jeśli nie ma innych pozycji do zlikwidowania, żeby uwolnić środki, to broker nam pożyczy te pieniądze, a jeśli nie mamy takiej możliwości, żeby broker nam pożyczał, bo nie mamy w ogóle nic pod zastaw, no to broker nam taką opcję sam zamknie przed czasem, żeby nie dopuścić do jej realizacji, a potem będzie nam kazał i tak dopłacić jakieś środki na konto. Nie mając otwartego konta, czy lepiej otworzyć links, czy Interactive Brokers pod uniwersytet? Pytanie o język angielski. Pytanie, czy potrzebuje Pan supportu w języku polskim, czy nie? Jeśli nie, jeśli radzi Pan sobie spokojnie po angielsku, jest w stanie wypełnić formularze po angielsku, odpowiedzieć na pytania po angielsku przy zakładaniu konta brokerskiego, no to Interactive Brokers polecam, bo jest po prostu tańszy. Ma tańszy koszt margina i ma tańszy koszt y, prowizji. Także nie ma dyskusji. Natomiast jeśli z angielskim jest kłopot, no to polecałbym Linksa, bo tam ten support w języku polskim jest naprawdę rewelacyjny. Ok. 3. Um, Spekulacja. Czyli. Możemy sobie, bo do tej pory mówiliśmy o tym, że wystawiamy opcje albo kupujemy opcje, do tego, czy jakby, że celem tego wystawienia czy zakupienia opcji jest doprowadzenie do ich wykonania, tak? czyli chcemy dokonać rzeczywistej transakcji na akcjach, ale tak naprawdę wcale nie musimy tego robić. Bardzo prosta, najprostsza chyba strategia. Long call. Long, call oznacza po prostu buy. Czyli wszystko, co jest long, oznacza, że my mamy to kupione. Może być long put, to znaczy, że kupujemy put, a to jest po prostu taka jakby nomenklatura, mm, nomenklatura anglojęzyczna. OK. Co to znaczy? Kupienie kola? To znaczy kupienie sobie prawa do tego, żeby kupić kiedyś akcje spółki po określonej cenie. Czyli. Mogę sobie kupić jednego kola na akcję. mam nie wiem. No 155, trzymajmy się tego. I tam 6 dolarów pewnie było za coś takiego. Okej. Okay. Czyli mogę sobie kupić. Takiego kola na akcję EPL, spojrzymy 155 i zapłacę za to 6 dolarów. Co mi daje ten kol? Daje mi prawo do tego, żeby kiedyś w przyszłości kupić akcję EPLA po 155. Kiedy ja mogę mm, chcieć coś takiego zrobić? No, tylko wtedy, kiedy spodziewam się, że ten kurs będzie o wiele, wiele powyżej, czyli że ten kurs na przykład wzrośnie do 170. Tak? Czyli ja wtedy mam możliwość kupienia tych akcji, wykonać takiego kola i kupić tę akcję po 155. Całkiem fajnie, prawda? Jeśli ten kurs wzrośnie, a jeśli spadnie do 120, no to ja z tego prawa nie skorzystam, bo nie muszę. Czyli moją stratą będzie tylko 6 dolarów. Okay? Czyli wydając 6 dolarów na jedną akcję, czyli 600 dolarów łącznie na całą pozycję, jeśli kurs akcji wzrośnie do 170, no to ja wtedy będę miał prawo kupić te akcję po 155, okay? czyli kupujemy po 155 i będę mógł sprzedać te akcję na giełdzie, na rynku po 170. Sprzedaję potem po 170. Czyli moim zyskiem jest plus 15 dolarów. Tak, czystego zysku. To jest mój zysk, ale wcześniej zapłaciłem 6 dolarów za prawo do zrobienia tej transakcji. Czyli netto mam 9 dolarów zysku na jednej sztuce. Tak? Czyli to jest 900 dolarów um, łącznie na 100 akcjach. Czyli zobaczcie Państwo, ryzykuję 6 dolarów. Ryzykuję tylko 6 dolarów na jednej sztuce. Jeśli kurs akcji pójdzie do góry do 170, to ja mogę zarobić netto. 9 dolarów. To jest procentowo gigantyczny zysk. Czyli ryzykuję 600, żeby zarobić 900. W przypadku, gdybym kupił te akcje po 155 i one by wzrosły do 170, no to zarobiłbym dalej 15 dolarów na jednej e, sztuce, ale żeby zarobić tych 15 dolarów na jednej sztuce, musiałbym wcześniej zainwestować 155 dolarów w zakup jednej akcji. Czyli i tak, i tak zarobiłbym 15 dolarów na sztuce. Okay? Tylko różnica jest taka, że kupując akcję, musiałbym zainwestować czy zamrozić na giełdzie 155 dolarów, a kupując jedną opcję call, zamrażam i ryzykuję tylko 6 dolarów. Stąd mamy potężny efekt dźwigni. Że wystarczy jedna opcja call, która będzie naśladowała ruch 100 akcji, czyli jakby będzie nam dawało prawo do zakupu 100 akcji po dzisiejszej cenie, ale bez potrzeby kupowania tych akcji już dzisiaj. Mamy gigantyczny efekt dźwigni. Drugi plus jest taki, że w pierwszym przypadku, jeśli kurs akcji spadnie do poziomu, nie wiem, 100, to ja ryzykuję 55 dolarów. Prawda? Gdybym po prostu posiadał jedną akcję, ryzykuję 55 dolarów wtedy. A jeśli ja kupiłem opcję Call za 6 dolarów, to tych 6 dolarów jest moją jedyną stratą. Prawda? To jest jedyna moja, jedyna moja strata. W najgorszym możliwym przypadku, jeśli akcje spadną do zera, to ja i tak ryzykuję tylko 6 na dolarów jednej, na jednej akcji. Czyli tak naprawdę. Mamy tutaj taką sytuację, w której powstaje nam asymetryczny stosunek zysku do ryzyka, dlatego że ryzyko jest ograniczone, a zyski są nieograniczone. Można to zwizualizować, często wizualizuje się na takich grafach. Staram się to narysować. Na takich grafach um, profit and loss, czy wygląda to mniej więcej tak, że tutaj mamy stock price. Cenę akcji. Tutaj na górze będziemy mieli nasz potencjalny zysk albo um, potencjalny zysk albo, albo, albo stratę. Okay. Tutaj mamy 0 dolarów. Tutaj powiedzmy, mamy minus 100 dolarów straty. Tutaj mamy minus 200 dolarów. Straty tutaj mamy plus 100, plus 200, plus 300. OK, to jest plus, plus 100 dolarów, plus 200 dolarów. Tutaj, plus 300. OK, no i nasza akcja to jest 155 tutaj dzisiaj. I to wizualizacja, jakby wizualizacja um, wygląda troszeczkę tak. Teraz to narysuję, a potem powiem o co. Chodzi. Ok, Jakoś tak powiedzmy. Natomiast tam do góry mamy nieskończoność. Ok. I teraz o co tutaj. Um, o co tutaj chodzi? 155. Kupuję tego jednego kola dzisiaj. I to jest, jeśli kurs akcji będzie stał w miejscu, no to jestem w okolicach zera. Bardzo mocno upraszczając. Jeśli kurs akcji będzie szedł dalej w okolice 160, 170 i tak dalej, to moje zyski są nieograniczone. Zobaczcie, jak ten kurs pójdzie bardzo mocno do 180, no to te zyski moje będą bardzo mocno nieograniczone. Na tej skali profit and loss będziemy szli cały czas w górę, no bo ja zawsze będę miał prawo kupić tę akcję po 155 i możliwość, żeby sprzedać je wtedy na giełdzie po jakiejś tam cenie, takiej jaka ona aktualnie na tej giełdzie, na tej giełdzie będzie obowiązywała. Okay. Czyli zyski są nieograniczone, natomiast strata no w naszym przypadku byłaby ograniczona do 600 dolarów tutaj, czyli nieważne jak bardzo kurs będzie spadał, kurs może spadać do 140, do 130, to, to, to nie jest istotne, kurs może cały czas spadać, ale ja mam założoną taką podłogę pod te straty, okay? czyli nawet jeśli kurs spadnie do zera, to ja wiem, że nie stracę więcej niż określona kwota. No w naszym przypadku to byłoby 600 dolarów. To jest asymetria, której my szukamy. Czyli asymetria pozwalająca nam, pozwalająca nam spekulować, czyli asymetria, która sprawia, że nasze straty są ograniczone tylko do tej premii, którą płacimy, a zyski pozostają nieograniczone. I teraz zastosowania, czy, czy, czy te use cases y dla tych obu, dla, dla, dla tego typu strategii, dla spekulowania, to tak naprawdę są dwa. Pierwszy to jest taki, że chcemy postawić na spółkę, która, od, odnośnie której nie do końca jesteśmy przekonani. Czyli spółkę, która może ma trochę niepewne perspektywy, może model biznesowy jest na razie kiepski, może spółka nie generuje cashu, może na razie nie generuje zysków, może to jest taka spółka zero-jedynkowa, że jak się uda to będzie super, a jak się nie uda to będzie bankructwo. No generalnie spółka, z której akcjami nie czulibyśmy się w portfelu za bardzo komfortowo przez kolejnych parę lat. Czyli taka z którą nie chcielibyśmy utknąć za bardzo. Jak to byłby jakiś, nie wiem, Peloton czy coś takiego zamiast Apple'a, chyba nie chciałbym kupić dzisiaj tych akcji po 155 i być spać spokojnie przez kolejnych 5 lat, licząc na to, że ten model biznesowy musi się udać. Że stacjonarny rowerek z iPadem za 10 tysięcy to jest naprawdę hit. To jest to, to jest to, 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 to wypali. No nie. Tak, to, to, to czegoś takiego bym nie powiedział natomiast nic nie, nie, nie stoi na przeszkodzie żeby w krótszych horyzontach sobie pospekulować na takich spółkach tylko pospekulować nie kupując te akcje, bo jak utkniemy z tymi akcjami mamy yy, no nie mamy tej asymetrii, tak? czyli straty mogą być gigantyczne, bo ta spółka może spaść do zera zyski to też mogą być gigantyczne może wzrosnąć o 100%, tak? ale tutaj jest ta symetria cały czas, a my chcielibyśmy raczej ograniczyć sobie wtedy możliwość straty do z góry znanej określonej kwoty, zamkniętej w czasie jeszcze i nie ograniczać sobie możliwych zysków do osiągnięcia. Czyli w takiej sytuacji, kiedy nie jesteśmy pewni odnośnie tej spółki, to 100 razy bardziej sugerowałbym, żeby kupić sobie opcję call, niż kupować akcje, z którymi można utknąć na wiele, wiele lat. A drugi case, czy jakby drugi przypadek jest taki, że... Powiedzmy na początku tego roku mieliśmy 100% zaangażowania gotówki w akcję. No i przychodzi potężna korekta. Okej, okay. no to w marcu wpłacamy na konto wszystkie tam oszczędności, które jeszcze mamy, bo już kursy pospadały po 40% i dokupujemy akcję. Dokupujemy akcję, żeby sobie pouśredniać tę cenę zakupu. Ma to sens, tak? Jest marzec. Od marca przez kolejne miesiące akcje walą się jeszcze bardziej. I w czerwcu osiągają no, to, totalne dno. No i teraz my wiemy, że długoterminowo to jest okazja, która pojawia się raz na dekadę. Raz na 10 lat są takie okazje. Dzisiaj jest lepsza okazja na zakup akcji niż była w czasie pandemii. Za kilka lat wszyscy będą patrzyli wstecz i pluli sobie w brodę, że nie zaangażowali całej gotówki, którą mają dostępną w tym momencie, żeby kupować akcje dobrych spółek, bo taka przecena naprawdę zdarza się raz na dekadę. No okej. Okay, no w teorii oczywiście brzmi to sensownie, ale w praktyce nasze środki gotówkowe są ograniczone. Nie możemy ciągle dokupować po to, żeby uśredniać, bo w którymś momencie nam się ta gotówka skończy. I teraz co nam przychodzi z pomocą? Gdybym chciał sobie dokupić akcję epl żeby uśrednić tę cenę zakupu, no to potrzebowałbym 155 dolarów, żeby kupić jedną akcję, czyli 15 500, żeby kupić 100. Nie mam tych pieniędzy już w takiej kwocie, bo już w marcu wszystko wydałem no ale mogę skorzystać sobie po pierwsze z margina brokera, po drugie mogę wysłupać w jakiś sposób, mogę sprzedać coś innego, mogę, nie wiem, wyciągnąć z jakiegoś bieżącego rachunku, jeśli mam taką możliwość oczywiście, ale zmierzam do tego, że łatwiej mi znaleźć 6 dolarów, żeby zainwestować w teraz w te akcję, kiedy jest naprawdę już totalny dołek, niż znaleźć 155 dolarów, żeby zrobić to samo. Cały czas pamiętając i posiadając z tyłu głowy to, że wykorzystanie opcji call... W takim momencie daje nam te, tę asymetrię, tak? Czyli ograniczone straty, gdyby się okazało, że prawdziwy dołek to będzie dopiero w grudniu, tracimy 6 dolarów na jednej akcji. Da się przeżyć. Okay? Da się przeżyć z tym. A zostawiamy sobie zyski możliwie nieograniczone. No i to jest ten gigantyczny plus, czyli ograniczone ryzyko, nieograniczone. Zyski, a drugi plus no, jest po prostu taki, że łatwiej jest znaleźć 6 dolarów niż 155 dolarów. Czyli łatwiej jest zamrozić na giełdzie 6 dolarów na określony czas niż 155 na nie wiadomo właściwie jak długo. I teraz, co się wydarzy przy kupieniu takiej opcji ostatniego dnia jej życia? Mamy dwa scenariusze, tak naprawdę. Albo kurs akcji. Wzrósł do tego czasu albo spadł. Prawda? Jeśli kurs akcji spadł, no to nie ma jakiegoś specjalnej, specjalnej filozofii, bo tracimy 6 dolarów na sztuce, czyli 600 dolarów łącznie, i myślimy, co wtedy, czy kupić kolejną taką opcję z kolejnym terminem, czy w ogóle wycofać się z giełdy i zająć się, nie wiem, naprawą rowerów, albo coś w tym stylu, tak? Czy, czy, czy rozważamy jakby inne w ogóle scenariusze? No ale to jest jakby poza dzisiejszym tematem. Tracimy 6 dolarów wtedy. Na sztuce, jeśli kurs akcji spada. Koniec tematu, opcja znika. Natomiast jeśli kurs na giełdzie rośnie w tym czasie i rośnie sobie na przykład do poziomu, rośnie sobie na przykład do poziomu 170 dolarów, to my tak naprawdę mamy dwie możliwości teraz do wyboru. Pierwsza to jest taka, że możemy zrobić tak zwany exercise, czyli wykonać to nasze prawo. Na czym by to polegało? No, polegałoby to na tym, że kupujemy 100 akcji po 155. Tak? To by był ten nasz pierwszy, pierwszy, dostępny, e, pierwszy dostępny trik, który możemy zrobić. Czyli wykonujemy taką opcję, co oznacza kupienie 100 akcji po 155. I teraz możemy te akcje albo trzymać na rachunku, licząc na to, że one jeszcze dalej wzrosną, albo możemy po prostu to w drugim kroku tych 100 akcji od razu tego samego dnia um, sprzedać po 170. Ok? I sobie zatrzymać, i sobie zatrzymać um, różnicę 15 dolarów. No, widzimy na tym procentowo, biorąc pod uwagę to, że angażujemy tylko 6 dolarów, a dostajemy z tego 15 brutto, To widzimy no na tym super hiper, bo to jest prawie 100% zysku. Przy wzroście kursu akcji ledwie o 15 dolarów. Prawda? Ale możemy też podjąć y, inną decyzję, a mianowicie stwierdzamy, że nie, nie chcemy tych akcji kupować, bo nie mamy pieniędzy. Nie mamy 15 tysięcy dolarów na rachunku, żeby takie akcje, żeby takie akcje y, kupić, nawet po to, żeby je potem sprzedać. No po to kupowaliśmy opcję jakby z, te, z tego powodu, że nie mieliśmy 15 500. No więc możemy nie doprowadzać do wykonania takiej opcji, nie korzystać z naszego prawa, tylko... Tę opcję na giełdzie sprzedać. Dokładnie tę opcję, kiedy, którą kiedyś kupiliśmy po 6 dolarów, my teraz możemy sprzedać po dolarów 15. Dlaczego po dolarów 15? No, bo taka jest wewnętrzna wartość tego prawa. Na logikę. Zobaczcie. Ostatni dzień. Nie ma żadnej wartości czasu. To jest ostatni dzień. Ja mam w moim portfelu prawo, żeby kupić akcję po 155 w dniu w którym one na giełdzie kosztują 170, ile może być warty taki kwitek, takie prawo? Mogę kupić akcję po 155 i sprzedać je w następnej sekundy po 170, czyli zarabiam na tym od razu 15 dolarów. No to takie prawo musi być warte 15 dolarów. To jest ta wartość wewnętrzna opcji. Jest ostatni dzień jej życia, nie ma już wartości czasu. Czyli de facto mówimy tylko o tej jednej rzeczy. Czyli o tym, że to prawo jest tyle warte, ile jest warte. Czyli jest tyle warte, na ile nam pozwala. Czyli tyle warte, ile możemy zarobić na jego wykonaniu. Czyli my takiej opcji tak naprawdę nie musimy wykonywać. My wcale nie potrzebujemy 15 500 dolarów, żeby kupić te akcje, a potem je sprzedać. My po prostu możemy sprzedać tę opcję. Czyli w pierwszym kroku. Kupujemy taką opcję po. To jest ten pierwszy krok. Kupujemy taką opcję za 6 dolarów. W drugim kroku sprzedajemy ją po 15 dolarów. Wyjdziemy na tym dokładnie, dokładnie, dokładnie tak samo, gdybyśmy przeprowadzili ten manewr z akcjami. Z jednej i z drugiej transakcji otrzymujemy 15 dolarów zysku i odjąć musimy ten koszt zakupu opcji. Jedna i druga transakcja gotówkowo na sam koniec przyniosą nam dokładnie, dokładnie taki sam e, rezultat. Różnica jest tylko taka, że w przypadku zakupu akcji potrzebujemy 15 500, a w przypadku zakupu opcji potrzebujemy 600 dolarów. Okay? Czyli potrzebujemy dużo mniejszy kapitał zaangażować, żeby osiągnąć dokładnie taki sam rezultat końcowy. Jeśli to nie jest argumentem za tym, żeby. Może nie za tym, żeby spekulować, bo, bo, bo to jest generalnie wyższa szkoła jazdy, żeby spekulować w określonych horyzontach czasowych, ale jeśli to nie jest argument chociażby za tym, żeby się do tych opcji przekonać, żeby się troszeczkę bardziej jeszcze w to zagłębić, poznać te niuanse i zrozumieć te niuanse no to już nie wiem, co bardziej przekonywujące i co bardziej obrazowe jeszcze może być niż taka asymetria w stosunku ryzyka do, do zysku. Okej, okay, pokażę szybciutko, jak to zrobić na platformie, To jest też banalnie proste i zaraz zerkniemy na pytania i odpowiedzi. No okej, okay, trzymamy się tego samego, prawda, czyli liczę na duże odbicie. Jutro jest posiedzenie Fedu. Wymyślam oczywiście. Pojutrze jest odczyt inflacji. Spodziewam się, że inflacja będzie niższa, że FED nie podniesie stóp po raz kolejny, więc spodziewam się dużego odbicia na giełdzie i myślę, że w ciągu kolejnego miesiąca no akcje trochę odbiją. Może nie jakoś spektakularnie, ale trochę odbiją. No to zamiast kupować dzisiaj akcje po 155, mogę sobie kupić jedną opcję call po 155, jakby prawo do zakupu po 155 i na taką opcję wydam 600 dolarów. Tak? Czyli potrzebuję dzisiaj mieć 600 dolarów, żeby zawrzeć taką transakcję i tych 600 dolarów to jest moja jedyna ryzykowana kwota. Czyli jeśli jutro się okaże, że Fed podniósł stopy, nie wiem, Jerome Powell miał telefon z rozmowy z prezesem Glapińskim, który przekonał go, że trzeba stopy podnieść o 8% jutro. No i Jerome Powell mówi, ok, no jak tak mówi prezes Glapiński, no to pójdziemy tropem Polski Zielonej Wyspy i tak zrobimy. No i rynek się wali wtedy. Nas to nie obchodzi. Dlatego, że jedyna ryzykowana kwota to jest ten koszt zakupu opcji. OK. Klikamy na cenę Ask. I to już standardowa procedura. Czyli mamy ten nasz instrument tutaj przeniesiony, przycisk Buy. Cena Market Adaptive. Klikamy Submit. No, i tu jeszcze można podejrzeć, że to jest prawda. No, w międzyczasie troszeczkę się zmieniła jakby cena opcji, tak? Ale kwotę, którą my przeznaczamy na ten zakup, to jest 635 dolarów. I to jest maksymalna ryzykowana kwota. Natomiast zysk będzie taki, jak byśmy rzeczywiście mieli na rachunku kupionych 100 akcji. Minus ta oczywiście premia, tak za, za zakup opcji. Tylko że ta premia wynosi 600 dolarów, a nie 15 tysięcy, a nie 15 tysięcy, a nie 15 500. Jeśli chcielibyśmy taką opcję, niech ona się zrealizuje, to jeszcze pokażę Państwu, jak ją wykonać przed czasem, jeśli ktoś by chciał, chociaż nie wiem po co, bo w dniu wygaśnięcia, jeśli kurs będzie powyżej 155, no to taka opcja wykona się sama, tak? To broker to zrobi za nas. Nic tutaj nie trzeba robić. Gdybyśmy tylko chcieli tę opcję odkupić wcześniej, żeby nie doprowadzać do wykonania, bo nie mamy 15 tysięcy dolarów na koncie, tylko chcemy na samej opcji sobie zarobić, to po prostu byśmy taką opcję kliknęli. O, zwróćcie Państwo uwagę tutaj. Godzinę temu wystawiliśmy tego puta i pierwsze nasze założenie było takie, że robimy to po to, żeby kupić te akcje 16 września. Zarobiliśmy na tym pucie ile tam? 335 dolarów zarobiliśmy na tym pucie i już dzisiaj po godzinie mamy na nim 19% zysku. Czyli jego cena spadła no do poziomu tam 2,95, czyli już dzisiaj, bo ktoś z Państwa pytał o to, czy spekuluje się takimi opcjami w interwałach dniowych. No to ja już dzisiaj po godzinie mam prawie 20% zysku na nim. Czyli mogę taką opcję teraz odkupić po 2,95, zamiast czekać miesiąc, aż ona zostanie wykonana. Ma to sens, jak sobie przeliczymy zysk na dzień, tak? Czyli tu w ciągu godziny mamy 20% zysku, a możemy jeszcze czekać kilka tygodni, żeby uzyskać dodatkowych 80. No to bardziej się opłaca dzisiaj taką opcję zamknąć i wystawić kolejną, tak? Czyli już dzisiaj za czekanie godziny, za ten czas godziny, za sprzedanie tej godziny naszego cennego czasu, dostaliśmy 20% czy 18%. Miałoby sens, tak? Odkupienie teraz takiej opcji, zrealizowanie tego zysku i wystawienie kolejnej. No tylko mówię, to jest zajęcie jakby na full time job, tak? Żeby ktoś spekulował sobie w interwałach takich dniowych, to naprawdę trzeba cały dzień przy tej platformie siedzieć i obserwować, obserwować te ruchy i na bieżąco reagować. Okej. Okay. Ta opcja nam coś tutaj czeka yy, długo, ale ona by się pojawiła w zakładce Long Options, i gdybyśmy ją chcieli odkupić na dzień, czy ostatniego dnia jej życia, po to, żeby nie doprowadzać do jej wykonania, żeby nie kupować tych akcji, to, o, okej, okay. weszła sobie tutaj, no to po prostu klikamy na nią prawym, bierzemy close i zamykamy taką, i zamykamy taką, ym... a, bo tu nam wisi jeszcze jakaś tam transakcja, to wszystko jedno, wybieramy close, i sprzedajemy taką opcję na rynku po cenie takiej jaką ona tam wtedy tego ostatniego dnia będzie miała. A jeśli kurs akcji poszedłby do poziomu 170, to cena to będzie to będzie to będzie 15. I takich opcji, jeśli my kupujemy taką opcję, czyli kupujemy prawo, nikt nigdy wcześniej nam nie wykona, bo to my jesteśmy osobą, która może takie opcje wykonać. Tak? Bo to my taką opcję um, bo to my taką opcję My taką opcję posiadamy i tylko my mamy prawo potencjalnie wykonać ją przed czasem, tym właśnie przyciskiem. Ale nie chcielibyśmy tego robić, bo to jest bez sensu dzisiaj, tak? Bo nie ma na tym żadnego, żadnego zysku. Chcielibyśmy poczekać do tego ostatniego dnia, bo co nam szkodzi, skoro to jest nasze, nasze prawo? Ok. Czy mamy do tego pytania do long call? Co my tam czyli long call jest obstawieniem, że będzie rosło więcej niż stopa wolna od ryzyka, w uproszczeniu, bo jeśli cena opcji będzie za niska, obiega od ryzyka, to możliwy byłby arbitraż. Tak, 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 ale generalnie model Black'a Scholesa jakby uwzględnia wartość stóp procentowych, czy, czy risk free rate, więc jakby znowu my się o to nie musimy martwić, bo ta cena, znaczy jest możliwy arbitraż w pewnym sensie, bo to arbitrażyści tak naprawdę doprowadzają do tego, że, że okazji do arbitrażu nie mamy my, tak? czyli oni tam rzeczywiście po przecinku jakieś drobne miejsca sobie sobie wyłuskują po to, żeby te ceny adekwatnie oddawały aktualny risk free rate, aktualny poziom zmienności i tak dalej. Jak się ma przy tym działaniu volatility? Przy kupowaniu chyba powinno być poniżej średniej. Znowu dobre pytanie, ale to jest skomplikowany temat, bo w rzeczywistości musielibyśmy sobie jeszcze rozpatrzeć, gdzie Aktualnie dzisiaj jest implied volatility, czyli zmienność oczekiwana. I generalna zasada jest taka, że powinno się kupować opcje wtedy kiedy implied volatility jest poniżej historical volatility, a powinno się sprzedawać opcje wtedy kiedy implied volatility jest powyżej historycznego. Ale to jest temat na uniwersytet. To jest mega mega istotne przy strategiach zwłaszcza short volatility, tych strategiach neutralnych, takich kierunkowych. To jest właściwie taki święty Graal trochę w opcjach, żeby dobrze zrozumieć to implied volatility ale to na pewno nie na dzisiaj. W DeGiro wykonanie opcji 1 euro za kontrakt według tabeli opłat. DeGiro to jest w ogóle taki broker, którego ja bym bardzo mocno polecał, ale żeby unikać. Tam nie dość, że są dziwne opłaty, podobnie jak w Saxo Banku, to w dodatku DeGiro miesza te wszystkie środki ze swoimi własnymi, one nie są na wydzielonych rachunkach, ergo one gdzieś tam część tych środków Leży w jakichś dziwnych miejscach i wchodzą w skład masy upadłościowej banku, nie banku, tylko brokera. Gdyby coś tam się źle zadziało, tam dużo, jakieś takich dziwnych jest, jak się zagłębi w regulamin, bardzo dużo dziwnych zapisów. Także nie korzystałbym z takich wynalazków, bo dostajemy gratis, bo, znaczy gratis. Dostajemy bardzo niskie prowizje, ale jakby stabilność instytucji, która nam oferuje, czy trzyma nasze środki, czy obraca naszymi środkami, która nam oferuje te wszystkie możliwości, jest raczej taka troszeczkę, bym powiedział, dość wątpliwa. Więc raczej skupiałbym się na tych brokerach amerykańskich, którzy mają renomę. No, Interactive Brokers to jest broker, który w 76 bodajże powstał. To jest spółka, która jest notowana na Nasdaqu, Więc ona publikuje sprawozdania finansowe, ona są audytowane, ona jest monitorowana i tak dalej, i tak dalej. Więc tam jest dużo większy poziom jakby bezpieczeństwa. Um, jakie horyzonty czasowe wygasania takich opcji yy, wybieracz? Kurde, no znowu, zas Panie Marku, znowu zasadne pytanie, bardzo mocno, ale to jest temat na dwie godziny. Bo znowu uzależnione jest to, co my chcemy zrobić, czego się spodziewamy po akcjach, jaki jest upside tych akcji, czy aktualne volatility jest właśnie wysoko czy nisko, kiedy chcielibyśmy taką transakcję zamykać, żeby zostawić sobie ze 30 dni jeszcze życia tej opcji. Przepotężny temat, ale nie na dzisiaj. A kto odkupuje tę opcję call ostatniego dnia po 15? Okej, okay, to jest przytomne pytanie też. No bo mówimy, że mamy możliwość, żeby ostatniego dnia sprzedać ją po 15. Arbitrażyści, proszę pana, bo gdybyśmy. Generalnie gdyby, rynkiem rządzi prawo popytu i podaży, ok? Czyli załóżmy na chwilę, nie, wnikając w, nie, nie wnikawszy w powody, że nie znaleźlibyśmy oferty sprzedaży ostatniego dnia takiej opcji po 15. Co byśmy musieli zrobić, żeby kogoś przekonać, żeby od nas tę opcję odkupił? No, musielibyśmy trochę obniżyć cenę. Pytanie, o ile, żeby się ktoś znalazł chętny, żeby tę opcję od nas kupić? No, załóżmy, że obniżylibyśmy tę cenę do 14. Do 14 dolarów. Znalazłby się ktoś z Państwa, żeby taką opcję kupić? Bo co nam daje? Jest ostatni dzień już, tak? Co nam daje ta opcja? Daje nam możliwość, żeby kupić akcję po 155 i od razu, sekundę później, sprzedać je po 170, prawda? Czyli mamy czysty zysk. 15 dolarów na tym. Czyściuteńki zysk bez żadnego ryzyka, absolutnie bez żadnego ryzyka. I ja za taki przywilej aktualnie mogę zapłacić 14 dolarów. Bez ryzyka. No to jest 1 dolar zysku bez ryzyka. To ja pierwszy kupię, mm, panie Andrzeju, taką opcję od pana po 14. Jakby pan tak obniżył cenę. Natomiast w rzeczywistości to wygląda tak, że jakby pan obniżył taką cenę, czy broker, poprzez tak naprawdę zlecenie Adaptive do takiego poziomu, 14,99, to od razu HFT, czyli High Frequency Trading, czyli różni arbitrażyści, algorytmiczni, to nie są ludzie, tylko to są algorytmy, wyłapią taką okazję, że mogą łatwo zarobić jednego centa. Jeśli oni mają prowizję zero, bo tak naprawdę dostarczają płynność, to im się jeszcze płaci za generowanie ruchu, oni jakby prowizje nie są problemem, bo oni dostarczają płynność, to oni po tego jednego centa się rzucą i oni dziennie zrobią milion takich transakcji. Okay? I dla nich to się ułoży w takie zyski, jak ma Citadel albo Tu Sigma. To są miliardy dolarów rocznie generowanych, właśnie z tego, że można gdzieś tam ugrać po jednym, po, jednym, po jednym cencie. Także ktoś na pewno się znajdzie, kto taką opcję odkupi, bo to jest easy money tego ostatniego dnia. Odpowiedziałem przy okazji na kilka innych pytań. Po co ktoś miałby kupić taką opcję, która kończy się jutro? Nawet jak ona by się kończyła za 5 sekund. To właśnie z tego powodu znajdą się algorytmy, gracze, którzy bardzo chętnie taką opcję odkupią. Jeżeli tylko można tam ugrać przynajmniej jednego centa. W rzeczywistości jeszcze mniej, dlatego że my widzimy do dwóch miejsc po przecinku, ale w rzeczywistości w Stanach Zjednoczonych to handluje się do pięciu miejsc po przecinku. Tylko widzą to algorytmy, a nie my. To są rzeczywiste ceny, którymi handlujemy. Czyli tak naprawdę algorytmy walczą o to, o to czwarte, piąte miejsce po przecinku. I liczą na to, że dużym wolumenem sobie to załatwią. Dlatego rynek opcji jest taki efektywny. Um, czy mamy możliwość wglądu w aktualnie re realizowane transakcje zakupu, sprzedaży, call i put? Czy to... Tak, tak, mamy, mamy. Yy, to jest tak zwany level 2. Market Depth Level 2. Możemy sobie podejrzeć. Tylko tutaj na tej platformie akurat nie mam, nie mam wykupionych notowań. Takich w pełni z dostępem do tego drugiego głębokiego arkusza. Natomiast można by było podejrzeć sobie na różnych giełdach: Chicago Board of Option Exchange, Philadelphia Exchange, jakie są konkretnie e, w tym momencie oferty. A druga rzecz, mamy coś takiego jak Time and Sales, gdzie rzeczywiście podglądamy sobie, to jest tak zwana taśma, gdzie podglądamy sobie na tej danej konkretnej opcji w czasie rzeczywistym. No ja mam opóźnione tutaj na tym demo, ale w czasie rzeczywistym, o której godzinie. Po jakiej cenie, jakie pakiety i na jakiej giełdzie są handlowane. Także możemy podejrzeć to, co się, co się dzieje. Czy lepiej wychodzi się na wystawianiu opcji yy, czy sprzedaży? Jakie z grubsza strategie działają, a od jakich trzymać się z daleka? Wystawianie opcji i sprzedaż to są synonimy. Czyli to, to znaczy to samo: wystawienie opcji, sprzedaż, ale domyślam się, że pytanie chodziło o to, czy na kupowaniu opcji, czy na sprzedaży. Lepiej wychodzi się na sprzedaży. Lepiej wychodzi się na sprzedaży. Jest to mniejszy zysk, dużo mniejszy, nie ma tej dźwigni spektakularnej, która wszystkim działa tak bardzo na wyobraźnie, natomiast jest to mniejszy zysk, ale bardziej pewny, bardziej stabilny i bardziej regularny. Czyli wszystkie strategie kredytowe mają statystycznie większy sens niż strategie debetowe. Do spekulacji intraday są chyba jakieś ograniczenia, chyba tylko do pięciu operacji na dzień. Nie, nie, tam jest ktoś. Tu Michał chyba podpowiedział to PTD, pattern day trading. Konto chyba powyżej, nie pamiętam już, 25 tysięcy dolarów bodajże uprawnia do tego, że można uprawiać tej, ten day trading na opcjach bez żadnych ograniczeń. Chyba 25 tysięcy dolarów to jest. Jeśli się mylę, to, to, to ktoś mnie może poprawić. Ale generalnie od tych 25 tysięcy dolarów to nie ma żadnych ograniczeń. Czy można poczekać na dalszy wzrost akcji, rolować opcję i jaki może być tego koszt? Czy sprzedajemy opcję i kupujemy nową? W sytuacji, kiedy wygasa, yy, możemy. To znaczy, w sytuacji, kiedy dochodzi ten ostatni dzień, no i teraz zastanawiamy się, co zrobić dalej. Czy wykonać taką opcję, czy ją odsprzedać na rynku. To tak naprawdę możemy jeszcze trzecie, yy, jakby trzeci manewr zastosować. A mianowicie odsprzedajemy tę opcję na rynku i kupujemy potem. Opcję na kolejnych 30 dni. Czyli bardzo podobną z wyższym strajkiem, ale na kolejnych 30 dni. To też jest jakby. Czyli przedłużamy sobie tę ekspozycję. To też jest jakby możliwość utrzymywania tego. Jeśli spodziewamy się, że akcje dalej będą rosły, no to nie chcielibyśmy wychodzić z takiej transakcji. Także możemy odsprzedać tę opcję, zaksięgować sobie jeden zysk, tych 15 dolarów i potem część tych 15 dolarów wydać na to, żeby kupić sobie kolejną opcję na kolejnych 30 dni, czy na kolejne pół roku, czy na kolejny rok, czy na kolejne dwa lata. To są jakby nasze. Nasze decyzje. Czy implied volatility rank, implied volatility percentage to też temat na uniwersytet? Tak, tak, zdecydowanie. Te wszystkie kwestie związane z implied volatility one są najbardziej zaawansowane, one są najbardziej skomplikowane, więc to yy, potrzeba na to kilkanaście godzin, żeby to dobrze omówić i dobrze rozpracować. Czy jeżeli akcje nagle skoczą drastycznie do góry, to realizujemy kola bezpośrednio czy przez puta? Jeśli akcje nagle drastycznie skolą, skoczą do góry, no to jeśli mocno skoczą do góry, to mamy do, do, do wyboru albo sprzedajemy tego kola wcześniej na rynku, albo go wykonujemy. I teraz nie będzie się opłacało wykonywanie takiego kola wcześniej, dlatego że on będzie miał jeszcze jakąś wartość czasu. 2018, nie będę brnął w, te, w tę wartość czasu, ale jeśli akcje szybko skoczą do góry, bardziej się opłaca odsprzedać takiego kola, dlatego że dostaniemy wtedy nie tylko wartość wewnętrzną, czyli nie tylko 15 dolarów, ale jeszcze na przykład plus 3 dolary wartości czasu, które pozostały do dnia wygaśnięcia tej opcji. Zawsze musicie sobie Państwo przeliczyć, czy bardziej się opłaca sprzedać taką opcję po aktualnej cenie na giełdzie, czy może bardziej się opłaca wykonać tę opcję dzisiaj, kupić akcję i sprzedać akcję. Prosta matematyka. Kalkulatora nie trzeba, żeby zobaczyć, co się bardziej opłaca. Przed wykonaniem będzie się bardziej opłacało od sprzedać kola, a nie wykonywać. Czy na tej platformie są kontrakty na zboże, na pszenicę? Nie, 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 nie ma, nie ma. Nie ma na towary. Czy, żeby wykonać prawo z zakupionej opcji przed terminem wygaśnięcia, wystarczy kliknąć Exercise na platformie, a nie trzeba dzwonić do brokera. Tak, tak, wystarczy kliknąć to Exercise. Tak, ja opisywałem kiedyś chyba w SOGO Trade na przykładzie innej platformy brokerskiej, że rzeczywiście tam trzeba było zadzwonić do nich, żeby wykonać taką opcję przed czasem. Natomiast na Interactive Brokers wystarczy kliknąć to polecenie Exercise i załatwione. I mamy wykonaną opcję przed czasem. Ale nawet jeśli nie klikniemy, to broker i tak to wykona za nas na koniec. Więc nawet jeśli przegapimy albo prześpimy albo. Nie wiem, co to broker i tak to wykona za nas, więc na pewno nie stracimy tego prawa, więc tutaj nie ma obawy. Pytanie jeszcze o to implied volatility, że wspominałem, że kupujemy, kiedy jest nisko, a w przykładzie long call'a po korekcie, no to byśmy nie kupili wtedy, kiedy jest nisko. W rzeczywistości to jest bardziej zagmatwane, bo nisko i wysoko to są pojęcia relatywne. Nisko i wysoko, ok, ale w odniesieniu do czego? No do historical volatility. Nie tylko jakby bezwzględnie, nisko i wysoko w, w kontekście samego implied volatility i tej historii, tylko w, w odniesieniu też do rzeczywistej, zrealizowanej zmienności kiedyś. Ale to uniwersytet. Um, tutaj Pan Kuba mówi jeszcze, że no wszystko to jest ok, jeśli mówimy o giełdzie w Stanach, bo polskie opcje na WIG20 mają płynność żadną. Zgadzasz. Ja się dziwię, że one w ogóle jeszcze funkcjonują. Nie wiem, kto tym handluje i po co. jeśli w ogóle ktoś handluje. Um, czym się różni Uniwersytet wiosenny od tego? Oraz czy będą dzielone w temacie opcyjnym warto. O, tu kilka jest. Okej, okay, kilka jest tematów. Kilka jest tu tematów o Uniwersytet. Dobra, to ja skoczę, żeby nie mieszać wątków. Um, słuchajcie Państwo, ja mogę tak do 5 rano tutaj siedzieć, bo opcje to jest coś, czego ja używam od u nas. Tu lat już, od 11 na pewno żyje generalnie z handlu opcjami, zajmuje się tym na co dzień, zajmuje się tym na rachunkach prywatnych, zajmuje się tym na rachunkach firmowych, na rachunkach funduszy od Dubaju po Luksemburg, wcześniej Hongkong i Stany Zjednoczone. Więc jakby powiem tak trochę błęczucznie, że wiem co mówię, jeśli mówię, że opcjami warto się zainteresować. Naprawdę. Abstrahując od uniwersytetu, bo można to zrobić na własną rękę: nakupować sobie książek, przeczytać cały internet i też zgarniecie Państwo masę wiedzy odnośnie, odnośnie tego. Natomiast proszę mi uwierzyć, że to jest temat, który pozwoli wystartować z wyższego levelu. Od razu na tych rynkach takich no na rynkach akcyjnych, ale mam na myśli bardziej jakby podejście takie zawodowe do tej, do tej giełdy i do naszej obecności na giełdzie i do tego, żeby kiedyś może z hobby takiego giełdowego zrobić sobie biznes rzeczywisty albo z własnymi pieniędzmi, albo z pieniędzmi klientów, albo załapać się gdzieś tam do jakiegoś funduszu i tak dalej. Know-how opcyjne i wiedza opcyjna i to, jak używać tych opcji, jak tych opcji stosować, to będzie coś absolutnie nieocenionego. To nie jest rzecz mocno powszechna w indywidualnym świecie, natomiast jest to must have, jeśli chcemy mówić o inwestowaniu jak o zawodzie, o tym, żeby generować rzeczywiście przepływy w miarę regularnie i bazować na statystyce, na matematyce, na wiedzy, na nauce, a nie na takim, no wydaje mi się, że Tesla powinna jeszcze wzrosnąć. Okej, okay, no to, okay, to nie jest inwestowanie. Tutaj w przypadku opcji rzeczywiście wszystkie jesteśmy w stanie policzyć, rozłożyć na czynniki pierwsze i, i, i stosować te opcje bardziej z głową, a przy okazji korzystać z takich trików, no, z jakich korzystają zawodowcy. No i dzięki temu mamy tych, tak jak na początku mówiłem, no, chociażby 8 dodatkowych punktów procentowych w skali roku, właściwie za nic, tak? właściwie bez jakiegoś dodatkowego, dodatkowego ryzyka. I teraz to, co ja Państwu dzisiaj pokazałem, to jest jakieś 5% może zastosowań opcji, z 5% pewnie, no. Czyli absolutna taka, um, taki wstęp. To jest trochę tak jak często do szachów porównuje te opcje. To jest trochę tak jak, um, jakbym dzisiaj Państwu pokazał ruch pionkiem do przodu. O jedno pole. To jest tyle. Okay? To naprawdę jest dużo, dużo więcej tego. Mm, dużo więcej tego, tego wszystkiego. Ale jak sami już pewnie widzicie. To jest mocno zniuansowane. Właściwie do każdego ym, tematu, do każdej kwestii można by poświęcić dodatkowe dwie godziny, żeby to wszystko rozwinąć. Ergo tego się nie da w sposób taki komplementarny przekazać na webinarach, czy na blogu, czy w artykułach. No i w związku z tym pomyślałem na początku tego roku, że może hmm, na jesień coś takiego jak Uniwersytet Opcyjny. I ten Uniwersytet Opcyjny ma na celu nauczyć opcji od początku do końca. Od podstaw po te strategie najbardziej zaawansowane, najbardziej złożone, najbardziej wysublimowane, też, ale tylko takie strategie i takie zagrania, które rzeczywiście działają, które się rzeczywiście stosuje. Bo masa jest różnych opisów, różnych jakichś. Diagonal, ratio, spreadów, i tak dalej, które fajnie się sprawdzają, znaczy sprawdzają. Fajnie wyglądają w książkach grubości 1500 stron, i tam to wszystko jest bardzo dobrze rozpisane, akademicko rozłożone, jest dużo matematyki i tak dalej, ale w rzeczywistości nikt przy zdrowych zmysłach tego nie stosuje, bo jest to albo nieefektywne, albo za skomplikowane, albo za wymagające, albo za trudne w liczeniu, no i w ogóle się tego nie używa. Być może algorytmy jakieś tego używają, ale ludzie nie. Więc tutaj mówimy o takiej wiedzy, która. Jest super, hiper na wysokim poziomie, ale jednocześnie jest przefiltrowana przez tę ponad dekadę praktyki. Praktyki nie właśnie jako algorytm bez sensu, który jakąś tam matematyczną formułkę wdraża, tylko praktyki jako człowiek, jako ludzki zarządzający, który też ma i rodzinę i inne zainteresowania i wiele rzeczy do robienia poza siedzeniem i gapieniem się w platformę transakcyjną. Ergo takich strategii, które nie wymagają jakoś specjalnie dużo czasu na to, żeby je poświęcić, tylko raczej stosujemy tutaj zasadę Pareto, czyli 20% wkładu odpowiada za 80% rezultatów i tego się trzymamy, czyli to wszystko, jest, to wszystko jest dla ludzi. No i teraz jakby ten uniwersytet, było pytanie właśnie, do, do, do tego wracam, czym się różni wiosenny uniwersytet od tego jesiennego, opcyjnego? Uniwersytet opcyjny startuje teraz we wrześniu po raz pierwszy w historii. Do tej pory od kilku lat ja prowadzę, ponad pół tysiąca absolwentów już jest, uniwersytet inwestycyjny. Były już cztery edycje tego uniwersytetu. On został super fajnie przyjęty. Ponad 100 osób z teraz wiosennej edycji bierze też udział w opcyjnym, także to jest już jakiś. Jakaś informacja odnośnie tego, czy, czy to, czego my się tam uczymy na tej wiosennych edycjach ma sens, czy nie. Różnica jest taka, że na wiosnę uczymy się o tym, jak analizować spółki, jak wybierać dobre akcje. Jak wyceniać akcje, to znaczy odpowiadać sobie na pytanie, czy jest drogo, czy tanio. Czy spółka jest dobra czy zła? Co to znaczy dobra czy zła? Czy ona jest bezpieczna, czy nie? Czy ma dobre fundamenty, czy nie? Czy łatwo może upaść, zbankrutować, czy nie? tym jak wybieramy sobie te spółki, analizujemy, budujemy model scoringowy, etc., etc. uczymy się jak zbudować z takich spółek portfel akcyjny, jak podobierać proporcje, jak podobierać odpowiednie wagi w zależności od zmienności, od ryzyka, jak potem rebalansować taki portfel, jak go pilnować, kiedy wyrzucać spółki, kiedy dodawać, jak update'ować model scoringowy po kwartalnych yy, sprawozdaniach. Czyli uczymy się wszystkiego o akcjach i o inwestowaniu w akcje. I teraz jesienny uniwersytet opcyjny, to jest krok wyżej, czyli kolejna warstwa, która wprowadza nam nowe narzędzie, nowy instrument pod tytułem Opcje, który pozwala nam troszeczkę w te akcje inwestować mądrzej. Może nie mądrzej, tylko bardziej w sposób bardziej wysublimowany. Czyli troszeczkę jest coś tam więcej niż po prostu kup sobie akcję Apple i trzymaj. Okay? Tylko mamy tutaj trochę więcej trików, trochę więcej możliwości. A do tego dokładamy jeszcze strategię tak zwane market neutral czy delta neutral, które pozwalają nam zarabiać nie na wzroście albo spadku kursów akcji, tylko na zupełnie innych e, parametrach, czyli na wzroście albo spadku zmienności implikowanej, czyli pozwalają nam mówiąc inaczej generować premie, no może nie w tym roku, bo ten rok jest ewenementem, ale pozwalają nam generować przez większość czasu premie opcyjne e, wtedy, kiedy rynek stoi w miejscu mówiąc w dużym, w dużym skrócie, czyli są to strategie absolutnie komplementarne do handlowania akcjami, które się sprawdzają no naprawdę świetnie, tak jak coś takiego jak ta dodatkowa dywidenda w przypadku akcji Apple, tak, że dzisiaj zobowiązuje się, że ok, nie chcę sprzedawać tych akcji, ale jeśli kurs wzrośnie do 200, tam 20, no to wtedy mogę sprzedać. I ja za to dostaję 4% dodatkowego zysku jak rynek stoi w miejscu i akcje stoją w miejscu, to tych 4% jest moim dodatkowym jakimś tam zyskiem, tak? Więc tego typu rzeczy uczymy się na Uniwersytecie Opcyjnym, czy będziemy się uczyli na Uniwersytecie Opcyjnym, jak sobie te różne triki i różne te fajne, fajne zagrania, fajne strategie uskuteczniać na naszym, prywatnym, na naszym prywatnym rachunku, no żeby z tej giełdy czy z tych akcji wycisnąć tak naprawdę, Maxa, bo to są rzeczy, które nie są jakoś super skomplikowane. One, jak się, się tego nauczy i zrozumie od początku do końca, to one są w miarę, w miarę, w miarę proste. Natomiast mało kto z indywidualnych inwestorów, zwłaszcza w Polsce, stosuje tę strategię. No kurczę, strasznie mnie to boli, jak za każdym razem, jak słyszę jakiś stereotyp o opcjach, że to jest dla spekulantów, że to w ogóle jest ryzyko, że tam wszystko można stracić i tak dalej. No nie, tak to znaczy nie, nie do końca to tak wygląda. I tak sobie pomyślałem, że ja bym bardzo, bardzo chciał, żeby ta wiedza nie była zarezerwowana tylko dla funduszy, tylko dla tych wszystkich gości, którzy kończą CFA i, i, i pracują na Wall Street, tylko żeby troszeczkę tej wiedzy też przekazywać w taki sposób absolutnie rzetelny, staranny. Szerszemu gronu odbiorców, bez, bez takiej hochsztaplerki, jak z tysiąca zrobić milion w tydzień, właściwie bez wychodzenia z domu. Tak? Czyli tutaj mówimy raczej o nauce giełdy, o nauce opcji, o nauce tych instrumentów, o nauce platformy i o rozumieniu tego wszystkiego, a nie o tym, jak zostać szybkim milionerem. Bo... Bo tak, to, bo tak to nie działa. No i tym właśnie jest, i, i, i tym właśnie jest, tym właśnie jest uniwersytet. Także jeśli ktoś z Państwa chciałby dołączyć do nas od przyszłego poniedziałku, startujemy i ruszamy. W tym momencie już jest bodajże 140 osób zapisanych, także grupa jest całkiem, całkiem, całkiem fajna. Co jest dobrą informacją, dlatego że w międzyczasie mamy non-stop ze sobą kontakt, czy państwo ze sobą i ze mną, na platformie Slack, czyli tak naprawdę 24 godziny, 7 dni w tygodniu. Trwa jakaś wymiana opinii, zdań, pytania, odpowiedzi, pomysły. Wszyscy sobie pomagamy gdzieś tam nawzajem, rozwiązujemy kwestie sporne, wrzucamy dodatkowe materiały i tak dalej, i tak dalej. Czyli cały czas tworzymy jakby taką nie tylko te dwa razy w tygodniu po dwie godziny, tylko też jakby na bieżąco tworzymy taką no, społeczność osób, które są na trochę wyższym poziomie, czy stopniowo wchodzą na trochę coraz wyższy poziom niż zdecydowana większość inwestorów. Także gdyby ktoś chciał do nas dołączyć, zobaczyć, jak to wygląda hmm. i wpaść w ten wir opcyjny, no to bardzo, 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 bardzo mocno zapraszam na tęże stronę, żeby sobie poczytać troszeczkę więcej. Wkleję w ogóle, wkleję od razu linka, żebyście nie musieli Państwo sobie przepisywać. Informacje o tej edycji jesiennej są na mojej stronie. Jak wejdziecie na moją stronę, to tutaj jest duży baner, można sobie kliknąć w ten baner i poczytać dokładnie o czym ten uniwersytet jest, z czego dokładnie składa się jego agenda, jak wygląda plan zajęć, jak wygląda podział na moduły, czego my się tutaj um, czego my się tutaj dokładnie uczymy. Jak w ogóle stosować różne zagrania opcyjne bez użycia jakichkolwiek akcji? Jak właśnie tutaj stosować zagrania na zmienność, czyli rzeczy, które dla wielu osób pewnie są czarną magią na razie, ale im bardziej będziemy sobie będziemy sobie w to brnęli, to tym bardziej Państwo w to wsiąkniecie. To mogę naprawdę, naprawdę zagwarantować. Dobrze, wkleję na czacie, zaraz odpowiem na te wszystkie pytania. Wkleję na czacie tylko link. Wkleję na czacie link. Można sobie kliknąć w tym okienku czatu i później poczytać na spokojnie, zastanowić się. No i spokojnie, można bez jakiegoś większego ryzyka do nas dołączyć, bo jeśli po pierwszym spotkaniu uznacie Państwo, że to nie jest dla Was, że forma nie pasuje, albo że, nie wiem, prowadzący przyszedł pijany na spotkanie, albo coś w tym stylu, to po tym pierwszym dniu można się spokojnie wycofać i jakby całość wpłaty jest zwracana. Więc zawsze jest taki hedge, że tak powiem. Dobra, wracamy do, wracamy do pytań. Którego brokera polecam do opcji? Najlepiej taki bez minimalnej wpłaty. A Interactive Brokers posiada wpłatę i to dość wysoką. Nie, 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 nieprawda. Interactive od dawna już nie posiada minimalnej wpłaty. Tam teraz można wpłacić chyba 500 dolarów i, i można sobie. Nie, nawet nie 500, tam nie masz minimalnej. Kiedyś było 10 tysięcy, potem był 1000, a teraz chyba wystarczy 100 dolarów wpłacić i można, no i można działać. Generalnie do opcji bardzo, bardzo fajnym brokerem jest Tasty Trade. Natomiast Interactive Brokers umożliwia inwestowanie nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale na całym świecie, między innymi na rynku chińskim, który jest dzisiaj no, genialny po tych spadkach z ostatniego z ostatniego z ostatniego roku i tym co partia zrobiła z tamtymi spółkami technologicznymi. No przeceny po 70%. Więc nie wchodzenie dzisiaj na rynek chiński to jest omijanie takiej okazji jak nie kupienie domu na Florydzie w 2008 roku po krachu, kiedy te ceny pospadały po 90%. To mniej więcej tego typu jest porównanie. I teraz problem jest taki, że jeśli będziemy mieli oddzielnego brokera do opcji, a oddzielnego do akcji, to akcje, które kupujemy u jednego brokera nie mogą być zabezpieczeniem pod opcje wystawiane u innego brokera. Każde wystawienie opcji wymaga jakichś 25% wartości depozytu. No i teraz, jeśli operujemy w ramach jednego brokera, to jednocześnie możemy sobie nakupować akcji chińskich, i te akcje mogą być zabezpieczeniem pod wystawiane opcje. Czyli mamy jakby tak win-win. Dwa razy na tym samym kapitalem możemy zarobić poprzez, albo stracić poprzez dwa różne instrumenty. A jeśli podzielimy to na dwóch różnych brokerów, no to już tego nie wykorzystamy. Także generalnie najlepszy jest Tasty Trade do samych opcji. Ale ja bym polecał, jeśli ktoś zamierza też inwestować w akcje z całego świata, z Europy, z Chin, whatever, to polecałbym Interactive Brokers. Jak wygląda handel opcjami w przypadku papierów o niskim wolumenie albo penny stocks? Czy handel takimi opcjami jest popularny? Nie, nie, nie polecam, absolutnie unikałbym handlowania opcjami na niskiej płynności, dlatego że na, na tych akcjach o niskiej płynności, a na rynku OTC, w ogóle na tych penny stocks, to już w ogóle, dlatego że wszystko to, o czym mówimy dzisiaj, że no tak, nie trzeba doprowadzać do wykonania takiej opcji, bo można sobie odkupić przed czasem, albo można sobie odsprzedać przed czasem. No, można sobie odsprzedać przed czasem, albo odkupić pod warunkiem, że będzie jakaś druga strona tej transakcji. No i teraz mówiłem, że różne algorytmy HFT, Pilnują, żeby ta płynność była. Oczywiście pilnują, tylko HFT i algorytmy obracają miliardami dolarów. One nie handlują na penny stocks, tam gdzie jest niski wolumen. W związku z tym, tamtych arbitrażystów nie będzie i możemy mieć takie ryzyko, że płynności na naszą opcję nie będzie w momencie, kiedy my jej bardzo mocno potrzebujemy. Więc zdecydowanie bym odradzał. Opcje i niska płynność na akcjach to jest fatalne fatalne połączenie, bo możemy utknąć z jakimiś opcjami aż do wygaśnięcia i nie być w stanie ich po żadnej rozsądnej cenie odsprzedać. Czy w przypadku zakupu akcji poprzez opcję, na przykład po kilkukrotnym rolowaniu short puta platforma, gdzie pokazywała średnią cenę zakupu akcji z uwzględnieniem otrzymanych premii opcyjnych? Nie, 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 nie. To, że my sobie rolujemy jakieś opcje, z punktu widzenia platformy, to jest po prostu zamknięcie jednej transakcji i otwarcie drugiej totalnie niezależnej. Rolowanie to jest takie mentalne pojęcie. Rolować to znaczy najpierw zamknąć jedną transakcję i potem otworzyć drugą. Broker nie będzie uwzględniał premii z tych poprzednich pozycji opcyjnych przy pokazywaniu naszego zysku i, albo straty. Musimy sami sobie jakiegoś tam Excela prowadzić. Um, jeszcze dwa pytania odnośnie uniwersytetu, żeby wyciągnąć jak najwięcej. Jaka minimalna wartość portfela pozwoli zaimplementować strategię i ile czasu powinniśmy posiadać, aby na co dzień stosować tę strategię? Jakie są rzetelne źródła i książki, żeby zgłębić temat? I, 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 ile powinniśmy posiadać, żeby zaimplementować tę strategię? To zależy, to jest trudne pytanie, bo to zależy, co chcemy robić przy pomocy tych opcji. Nie znam żadnej osoby, myślę, że ona nawet nie istnieje, która stosuje wszystkie strategie opcyjne naraz. To się nie dzieje. Jeśli chcemy stosować strategie spekulacyjne, na przykład takie jak zakup opcji call, żeby sobie spekulować na akcjach, to wystarczy kilkaset dolarów, prawda? Kilkadziesiąt nawet czasem, bo mamy z góry jakby określoną kwotę, którą ryzykujemy, kwotę na zakup um, poszczególnej, poszczególnej opcji i, i nie potrzebujemy więcej. Kilkaset dolarów i jesteśmy w stanie na tego typu strategiach sobie działać. Natomiast, jeśli rzeczywiście chcemy kupować potem akcje przy wystawianiu opcji, no to musimy już mieć takie kwoty, żeby być w stanie kupować sobie różne spółki w pakietach po 100. No to wtedy musimy mieć w tym portfelu już, no nie wiem, ze 100 tysięcy, żeby w miarę. W miarę swobodnie być w stanie przy pomocy jeszcze margina jakoś sobie tam doprowadzać do wykonania tego typu, tego typu opcji. Żeby uskuteczniać short volatility na przykład na niepełnym indeksie, tylko na SPY, na ETF-ie, no to wystarczy nam jakieś 10 tysięcy. Mniej więcej na platformie i spokojnie jesteśmy w stanie sobie prowadzić tego typu, tego typu strategię. Także Trudna, wiem, że niejednoznaczna odpowiedź, no ale żeby stosować najprostsze strategie debetowe, kilkaset dolarów wystarczy. Żeby stosować nieco bardziej wysublimowane strategie, mówimy o kilkudziesięciu tysiącach. A żeby być w stanie handlować akcjami tak w pełni, płynnie przy pomocy opcji, no to mówimy od 100 tysięcy 100 w górę. O. Hej, czy spotkania nie miały być we wtorki i czwartki? Pytam, bo tak już żonę nastawiłem, teraz <głanee> zagupiony jestem. To z pretensjami, panie Romanie, do mojej żony z kolei, bo moja żona już na początku tego roku zabukowała sobie wieczorne wtorki i czwartki, no i mi nie pozwala te wtorki i czwartki. No i stąd się wzięły poniedziałki i środy. W tamtym roku Uniwersytet Wiosenny był we wtorki i czwartki, ale w tym roku już od początku wiosenny też działamy poniedziałek i środa. Także i jesienny też zostaje na poniedziałek i środa. Natomiast yy, nie ma jakiejś specjalnej obawy, jeśli komuś wypadnie jeden dzień, czy tam dwa dni na żywo, dlatego że wszystkie spotkania są nagrywane i kolejnego dnia na Vimeo udostępniane do odtworzenia. Także my mamy tutaj. No każdego roku wiosenny bierze kilkaset osób, teraz jesienny jest pierwszy, ale myślę, że będzie wyglądało tak samo. Bierze bardzo dużo osób z różnych stref czasowych. Biorą udział piloci, marynarze, którzy gdzieś przez 2-3 tygodnie nie mają w ogóle dostępu, bo są na morzu, nie mają dostępu do internetu i potem oglądają hurtowo te nagrania dopiero i tak dalej. Więc wiem, że taki sposób czy jakby odtwarzania sobie tego później, dzień czy, czy tydzień później, też daje radę, Byłyby tylko być gdzieś tam w miarę na, w miarę na, na, na bieżąco. Także. Generalnie poniedziałek i środa o 18 do 20. Zazwyczaj to przeciągamy, bo jeszcze dużo pytań jest, tak jak dzisiaj i 20.30 się kończy. Ale jeśli ktoś nie może, no to kolejnego dnia jest to do obejrzenia. na no spokojnie. Czy w przyszłym roku będzie też kolejna edycja Uniwersytetu Inwestycyjnego? Tak, będzie na wiosnę kolejna edycja. Także gdyby ktoś chciał teraz wziąć udział w jesiennym semestrze opcyjnym to na 100% taka osoba na wiosnę, gdyby chciała kontynuować to na semestrze wiosennym, no to na 100% jakby otrzyma dużo lepsze warunki niż tak przychodząc po prostu z ulicy do nas. Czy mam jakiś feedback od osób po kursie opcyjnym? Zastanawiam się, jak oceniają swoje wyniki po tym szkoleniu. Jeśli mówimy o kursie opcyjnym, to generalnie jakby częścią tak mam feedback od trzech lat, bo kurs jest Kurs jest dostępny już. Kurs jest dostępny już. Gdzie ten kurs tutaj był? Gdzieś tu miałem. O, tutaj można więcej na temat kursu opcyjnego. Kurs jest dostępny już trzeci rok, trzeci i pół chyba. Około tysiąca osób przerobiło już taki kurs w wersji offline. Można sobie poczytać. Ja nie zachęcam do tego, żeby go nabywać, kupować czy coś. To nie o to mi chodzi. Proszę sobie tylko zerknąć tutaj na ten kurs opcyjny, z czego on się składa, co tam jest i, i, o co tam, i o co tam chodzi. Jakie tam jest dokładnie, jaka tam jest dokładnie rozkład tematów? Bo wszystko to też. Będziemy przerabiali na uniwersytecie opcyjnym. Natomiast różnica jest taka, że jeśli bierzemy udział w uniwersytecie tym live, o którym teraz rozmawiamy, jesiennym, to ten kurs opcyjny jest dla Państwa gratis. To jest 17 godzin materiałów offline i ja będę na każdym spotkaniu naszym live sugerował, co trzeba obejrzeć w międzyczasie, żeby um, troszeczkę lepiej zgłębić ten temat od strony teoretycznej. Dlatego że live stawiamy mocno na praktykę, nie będzie żadnych prezentacji, będzie dużo platformy, będzie właśnie interaktywna tablica i bardziej warsztatowo i w międzyczasie będę sugerował, co z tego kursu offline należy obejrzeć, żeby sobie tę wiedzę pogłębić, utrwalić, powtórzyć w trochę inny sposób, bardziej usystematyzowany. Natomiast wracając do pytania, jaki jest feedback, ja zawsze się niekomfortowo czuję, mówiąc o, 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 takich, o takich rzeczach, bo, bo nie jestem ani jakimś super urodzonym marketingowcem, ani z, z, z z przedstawicielem handlowym, a zwłaszcza jak mówię o swoim produkcie, to tym bardziej jest mi niezręcznie, ale feedback jest od no z tysiąca osób dostałem, może nie wiem, przez te lata 70-80 maili 100% było pozytywnych. Myślę, że gdyby feedback był negatywny, to już byście Państwo o tym przeczytali. Albo u mnie na forum na stronie internetowej, albo w komentarzach pod kursem opcyjnym, albo w komentarzach pod uniwersytetem. Ludzie bardzo chętnie się dzielą swoimi negatywnymi odczuciami, więc myślę, że Państwo spokojnie byście się dowiedzieli o tym, że, że jakikolwiek negatywny feedback jest. Ten, który docierał do mnie, był naprawdę super, hiper pozytywny i, i jakby to daje mi też taką pewność siebie, żeby dalej w tę część edukacyjną brnąć. Dalej, dalej jakby sprawia mi frajdę to, że, że, że mogę kogoś czegoś nowego nauczyć i trochę uchylić tego rąbka jakby świata zawodowego, bo jak nie, nie, nie trudno się domyślić, y, ciężko byłoby uznać, że robię to dla pieniędzy, skoro prowadzę różne fundusze od Luksemburga po Dubaj. Tam powiem... Szczerze, zarabiam trochę więcej niż na tego typu inicjatywach, typu, typu uniwersytet inwestycyjny, więc proszę mi uwierzyć, że nie robię tego dla pieniędzy i nie zachwalam tego po to, żeby zarobić i wyciągnąć od Państwa jak najwięcej pieniędzy. Um, tylko mówię tak, jak jest. No a ten feedback jest naprawdę, naprawdę bardzo, bardzo pozytywny, więc chyba jakaś wartość w tych materiałach edukacyjnych. Gdzieś tam sobie leży. Hmm, czy nie będzie to falstart, gdybym się zapisał, ale wyjeżdżam na tydzień, właśnie 12 9? Nie, tydzień, tydzień, jeśli panie Andrzeju, na tydzień pan wyjeżdża, no to są dwa spotkania. Pierwsze to będzie takie jeszcze mocno organizacyjne, wstępne, logistyczne trochę. Także z 4 godziny z pierwszego tygodnia można sobie w weekend gdzieś tam obejrzeć, potem na spokojnie i, i, i nadrobić to. Więc myślę, że to absolutnie nie jest, to absolutnie nie jest problem. No z, z poprzedniej edycji wiosennej tego Uniwersytetu Inwestycyjnego wiem, że ludzie potrafili nadrabiać po cztery spotkania. Czyli po prostu w weekend, kiedy było spokojnie, siadali sobie i cztery spotkania pod rząd, sobota, niedziela oglądali, w ten sposób nadrabiali, powtarzali, robili własne notatki. Potem mamy możliwość do tego, żeby wrócić jeszcze do jakichś tematów, omówić sobie to wszystko, rozpisać, rozłożyć na czynniki pierwsze. czy jakby generalnie no, staramy się robić to tak, żeby nikt nie został w tyle. I żeby właściwie żadne pytanie bez odpowiedzi nie pozostało, tylko brniemy i męczymy to aż do końca, aż wszyscy wszystko zrozumieją i, i, i wszystko jest jasne. Czy kurs opcyjny offline jest potrzebny do kursu online? Nie, nie jest potrzebny. To znaczy, on jest jego integralną częścią, czyli ja Państwu udostępniam. Ten kurs offline do pobrania na dysk, można sobie zapisać, przerabiać go własnym trybem. Nie jest to niezbędne, natomiast byłoby bardzo mocno wskazane, żeby przynajmniej robić go jednocześnie. Ja będę sugerował, sugerował które odcinki na które spotkanie należałoby przerobić. Nie jest to potrzebne, ale jeśli ktoś byłby w stanie przerabiać sobie te odcinki po, to, po, po kilkadziesiąt minut, to, 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 to nie, na tydzień, to nie jest specjalnie dużo czasu, ułatwi to życie bo zbuduje podstawy i zbuduje fundamenty pod to, o czym będziemy mówili każdego tygodnia na spotkaniach live. Także nie jest niezbędny, ale mm, to byłoby dużą wartością, gdyby byli Państwo w stanie w międzyczasie go sobie przerabiać. Miałem, miałem już nie zadawać pytań, ale jeszcze jedno. Wspomniałem o wsparciu w Slacku 24 na 7. Czy to oznacza, że po uniwersytecie też będzie dostęp do Slacka? I tak, i nie. Dostęp do Slacka Pozostaje cały czas aktywny, ale po uniwersytecie już bez mojej osoby. Ja generalnie staram się bardzo mocno dystansować od wszystkich form komunikacji, powiadomień, social media i tak dalej, bardzo mocno tego unikam. W dużej mierze ciągle pracuję w wielu aspektach analogowo, z kartką papieru, notatnikiem i piórem i długopisem. I tam jest najwięcej mojej roboty i wartości w tym, w tym, co robię. W związku z tym w momencie, w którym kończy się uniwersytet, czyli gdzieś w połowie listopada, ja z tego slaka ucieknę, ale Państwu zostawię możliwość, żeby kontynuować sobie tam Dyskusję i, i prowadzić to miejsce dalej. Czy warto uczestniczyć w uniwersytecie opcyjnym, jeśli nie brało się udziału w tym giełdowym, inwestycyjnym? Tak, dlatego że to są tematy zupełnie niezależne. To znaczy. Opcje są wystawiane na akcje. Dobrze by było, oczywiście, w którymś momencie zainteresować się, jak wybierać poprawnie akcje, jak analizować te akcje, jak je wyceniać, jak badać fundamenty, etc. Natomiast jeśli chodzi o samą merytorykę tych spotkań, to jest kompletnie niezależny temat. To znaczy, spokojnie można wyciągnąć 100% wartości z Uniwersytetu Opcyjnego, nie mając tej wiedzy odnośnie, odnośnie akcji, bo to są tematy, które są ze sobą zupełnie niezwiązane. Więc to nie jest tak, że to jest kolejny jakby krok w sensie takiego normalnego, że pierwszy semestr uczymy się podstaw, a w drugim robimy praktykę. Nie, to są tematy zupełnie, zupełnie niezależne. Natomiast kiedyś, gdzieś tam w przyszłości na pewno sugerowałbym, żeby zająć się też, czy poświęcić trochę czasu nawet nie na Uniwersytet Inwestycyjny, tylko w ogóle na zgłębienie tematu wyboru czy analizy akcji. No bo jakby nie oszukujmy się, jeśli zastosujemy najbardziej wysublimowaną, najlepszą na świecie strategię opcyjną, ale zrobimy to na złych akcjach, spekulując na przykład pod wzrost. Nie tych akcji, które trzeba, no to opcje nam rzeczywiście zminimalizują te straty, czyli stracimy nie 15 tysięcy, tylko 600 dolarów, okay? ale to dalej będzie strata, prawda? Więc w którymś momencie na pewno trzeba by, um, trzeba by się też tymi akcjami zainteresować, aczkolwiek nie jest to niezbędne przed zaczęciem uniwersytetu um, opcyjnego. Jaka jest data pierwsze zajęcia? Start pierwszych zajęć 12 września. 12 września, czyli w ten poniedziałek, najbliższy o godzinie 18. Kiedy będzie informacja o starcie? Informacja o starcie. W sensie link na spotkanie, zaproszenie do grupy na slacku, etc., trafi do wszystkich osób zapisanych 12 września, gdzieś w okolicach południa, czyli na kilka godzin przed startem. Także proszę wtedy zajrzeć do skrzynek mailowych. Proszę, 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 proszę. Zajrzyj do skrzynek mailowych, tam na pewno będą dalsze dalsze informacje. Do zobaczenia, w, do zobaczenia w środę. Ok, jak możliwość kupna w formie offline tylko nagrania. Czy jest możliwość zakupu uniwersytetu, ale w formie offline po zakończeniu tylko same nagrania? No, myślę, że tak. To po, po, poprosimy o kontakt przez formularz wtedy na stronie i tam, który kto, kto jest moich, mój współpracownik albo, mm, albo współpracowniczka, o, o odpowiedzą i coś zaproponują. Myślę, że generalnie nie powinno być problemu z taką formą. Czy można zakupić uniwersytet na raty? E, tak, tak, tak. To też proszę spokojnie. Na stronie jest cena, będzie pewnie ciut wyższa, no bo wszyscy jesteśmy kapitalistami i tak jak w tych opcjach, ja wolę dostać dzisiaj pełną kwotę, a jak mam dostać ją w ratach, to wolałbym dostać troszeczkę wyższą kwotę, prawda? Jednak biznes i z biznes, ale jeśli tego typu pytania o raty, faktury albo inne tego typu rzeczy, no to tutaj jest taki formularz kontaktowy na dole tej strony i śmiało proszę się odzywać, tam na pewno ktoś, ktoś Państwu odpowie na wszelkie możliwe pytania. Czyli można zrozumieć, że osoba zielona siądzie i jest w stanie nadrobić braki. Osoba totalnie zielona, tak, dlatego że to jest tak zaprojektowane, żeby osoba, która nigdy nie miała nic wspólnego wcześniej z opcjami, była w stanie przyswoić to wszystko na spokojnie i wynieść z tego naprawdę dużą y, wartość. Natomiast y, jakby nie oczekujcie Państwo, że to jest tak, że poświęcicie dwie godziny w tygodniu i zostaniecie opcyjnymi mistrzami. Okay? Ja przez te dwie godziny. Tygodniu przez dwa miesiące, cztery godziny w tygodniu, przez dwa miesiące, mogę was nauczyć absolutnie wszystkiego o opcjach, ale nic nie zastąpi późniejszej praktyki. Czyli nie wystarczy, że ja przekażę wiedzę, a państwo zrobicie notatki sobie i z, z, zapiszecie nagrania na dysku i wszystko jest ok. No nie, trzeba to potem praktykować. Trzeba to wdrażać na swoim portfelu, nawet na wersji demo. Nie muszą być prawdziwe pieniądze od razu, ale trzeba to wdrażać, trzeba się tym bawić. Cudzysłowie bawić, trzeba to procesować, maglować, prowadzić przez kolejne miesiące, żeby zobaczyć różne sytuacje rynkowe. To, co działało na przykład super w zeszłym roku, absolutnie nie działa w pierwszej połowie tego roku. Dla wielu to jest nowa sytuacja, to, 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 to co się dzieje, rośnie risk free rate, skacze bardzo mocno zmienność, etc. Wszystkie takie rzeczy trzeba potem przepracować na swoim własnym rachunku, chociażby dlatego, że wchodzą nam wtedy elementy psychologii. I emocji, które bardzo mocno wpływają na podejmowanie decyzji. Matematyka, matematyką, statystyka, statystyką, ale jeśli przychodzi co do czego, to wchodzą takie uczucia jak strach, pazerność, jakaś bojaźliwość, e, tysiąc innych jeszcze różnych miksów tego typu uczuć i one wpływają na nasze decyzje. Więc osoba zielona, tak, jest w stanie to ogarnąć, ale żeby zawodowo później handlować tymi opcjami, będzie potrzebne przerobienie tego na własnym na własnym rachunku i zdobycie trochę, trochę doświadczenia. Czy w przyszłym roku też będzie uniwersytet opcyjny? Nie wiem, panie Krzysztofie, nie wiem, dlatego że ten uniwersytet opcyjny jest prowadzony teraz pierwszy raz, jeszcze w dodatku w takiej formie, w takiej formie, że nie chciałbym przygotowywać z góry żadnych prezentacji, tylko raczej pójść na żywioł i poświęcić się w 100% praktyce i szczerze mówiąc Nigdy tego nie robiłem i nie wiem, jak to wyjdzie. Nie wiem, jaki będzie feedback po tym. Jeśli będzie dobry feedback z takiej formy mm, nauki, pewnie tak. Pewnie, pewnie rzeczywiście w przyszłym roku ten uniwersytet opcyjny będzie w edycji numer dwa. Jeśli okaże się, że jednak jest to zbyt skomplikowana wiedza albo forma jej przekazywania jest kiepska, że podczas spotkań live nie da się tak bardzo tych niuansów rozpracowywać, że od tego jest potrzebna nie wiem, forma książki albo czegokolwiek takiego, no to jeśli się okaże, że ten jesienny kurs był, że tak powiem, fuck-upem, no to. Nie będziemy go w takiej formule powtarzali, tak? Tylko będziemy coś zmieniali i próbowali jakąś inną formułę pewnie, pewnie zastosować, no bo tych opcji odpuszczać absolutnie nie ma co. teraz myślę, że będzie dobrze. Myślę, że na ile znam siebie i swoje podejście do tego typu rzeczy i do jakości tego, co robię, i, i w ogóle do angażowania się w tego typu rzeczy, no to, to myślę, że myślę, że będzie OK. Yy, czy na potrzeby kursu? Czy demo na potrzeby tego kursu od Interactive Brokers jest ok? Tak, jest ok. Ja cały będę prowadził na demo i tak jak dzisiaj, to jest też konto demo, więc spokojnie to, to wystarczy. Czy będzie zapis kursu do pobrania? Tak, wszystkie materiały będą dostępne. Wszystkie materiały będą dostępne. Dostępne do pobrania i do używania już na zawsze. Dobrze. Czy będzie dodatkowa edycja Uniwersytetu w tym roku? Nie, w tym roku już nie. To jest ostatni, ostatnia teraz okazja, żeby się zapisać. Od poniedziałku startujemy, kończymy w połowie listopada i potem robimy sobie dużą przerwę. Ja w ogóle wracam potem do, a to już nie będę opowiadał, gdzie ja tam wracam. W każdym razie potem dopiero na wiosnę w okolicach marca i kwietnia będzie Uniwersytet, uniwersytet Akcyjny. Dobra, szanowni państwo, przeciągnąłem jak zwykle, przepraszam za to też jak zwykle, no ale 140 osób tutaj wytrwało do końca, więc to pozwala mi sądzić, że jesteście państwo tymi opcjami zainteresowani, co jest genialną informacją, bo odniesie to państwu zyski po prostu. No. Już nie mówiąc o tym, że lepiej ta giełda, no, że tak powiem, wejdzie. To stosowanie opcji, przynajmniej tych podstawowych, nawet strategii typu sell put, sell call, żeby kupić akcję, sprzedać akcję, no przyniesie Państwu parę procent dodatkowego zysku. No. A po to tutaj wszyscy jesteśmy, żeby jak najwięcej z tej giełdy wycisnąć jak najmniejszym ryzykiem przy jak najmniejszym zaangażowaniu. No i opcje realizują właśnie to. Dobrze. Dziękuję bardzo, bardzo serdecznie. Jeśli kogoś z Państwa przekonuje ta wizja zgłębiania tematu opcyjnego, zapraszam na tęże stronę. Zapraszam do zapisu. I mam jeszcze jedno pytanie. Na koniec, a mianowicie pytanie w formie ankiety. Dzisiaj za dużo nie pracowaliśmy na tej platformie, na tej platformie. Na tej platformie Zoomowej, na tym whiteboard, to się nazywa na Zoomie, ale jakiś tam przedsmak tego, jakiś tam przedsmak tego jest. To jest dla mnie nowość też. Ja z, tego, ja z tego nie korzystałem nigdy wcześniej. Pierwszy raz tego używam. To w ogóle pierwszy raz, jakby Zoom wprowadził całkiem niedawno taką możliwość i chciałem zapytać państwa. Jak to się sprawdza? W sensie czy używanie czegoś takiego malowanie tego w czasie rzeczywistym ma sens, czy jednak bardziej woleliby państwo i bardziej czuliby państwo mm, gotowe slajdy w PowerPoincie, czyli w taki sposób tradycyjny, mniej chaotyczny, mniej bazgraniny, a troszeczkę bardziej ładne slajdy, ale kosztem statyczności, czyli braku dynamizmu Braku takiego tłumaczenia, rysowania na bieżąco, pokazywania co z czego wynika, ale w zamian dostajemy więcej spokoju, poukładania i może jakiejś takiej struktury. Także jakbyście Państwo zerknęli teraz na. Ankietę, która wyskoczyła, no to by mi bardzo, bardzo pomogło w podjęciu decyzji o tym, jak prowadzimy Uniwersytet, jak prowadzimy Uniwersytet, uniwersytet opcyjny. Czy właśnie przy pomocy jakiejś takiej formy rysowania na bieżąco i platforma, czyli tak jak dzisiaj. Omawiamy coś teoretycznie i skaczemy od razu na platformę, żeby zobaczyć, jak to zrobić w praktyce. Czy może wcześniej przygotowane takie wymuskane, dopieszczone slajdy w PowerPoincie. Ile osób? Ok. No to mam odpowiedź. 85, 80, 84% osób uważa, że taka interaktywna tablica to jest dobry pomysł. 85% ym, osób. Okej, okay. no dobra, no to myślę, że to jest jednoznaczne już. No gdyby to było w okolicach 50%, to bym się zastanowił jeszcze, ale 85, no to wyraźniejsze pisanie. Wiem, panie Marcinie, przepraszam. Tu, tu Dwa takie od pana Piotra też, że trochę więcej wprawie nabrać. Nabiorę trochę więcej wprawy. To jest coś, co ja pierwszy raz zobaczyłem wczoraj dopiero, a w dodatku dzisiaj jeszcze zaczął mi szwankować pen do iPada. Zazwyczaj maluję, piszę to penem na iPadzie i wygląda to dużo, dużo lepiej, a dzisiaj on mi po prostu odmówił posłuszeństwa i musiałem mazać tutaj myszką. No wiadomo, jak się marzę myszką po, po ekranie. Także to, to, ta moja pisanina będzie na pewno dużo, dużo wyraźniejsza, jak zorganizuję sobie nowy nowy, nowy, nowy mazak. Hmm, dobra. Tak, rysunki będą zapisane. W, rysunki będą zapisane w PDF-ie, bo to też widzę, że to są pytania. Hmm. Jeszcze jedna osoba, że, że jeszcze jest opcja pośrednia, czyli statyczne slajdy i na tych slajdach dodatkowe rysunki i opisy. No tak, to jest taka forma, którą tak naprawdę stosowaliśmy do tej pory w uniwersytetach inwestycyjnych. Czyli jakieś tam pierwsze slajdy ogólne są przygotowywane i ja na tych slajdach po prostu zostawiam miejsca i trochę marzę, i trochę marzę po tych yy, slajdach. Wtedy. Może to jest jakaś forma też. Dobra, okej. Okay. Tak, ta, dziękuję za te wszystkie sugestie. Sobie to jeszcze. No, tutaj też teraz pisze, piszecie Państwo, że ta opcja pośrednia byłaby najlepsza. Okej, okay. to, 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 to też jest dla mnie informacja. Przeczytam sobie na spokojnie jeszcze, bo tutaj 137 jest łącznie komentarzy od Państwa, więc ja sobie to na spokojnie przejrzę, przeanalizuję i jakaś decyzja będzie podjęta, ale nawet jeśli nam po pierwszych dwóch czy trzech spotkaniach coś nie zagra z tą formą. Szanowni Państwo, to ja tam jestem dla Państwa, a nie Państwo dla mnie, więc ja się dostosuję i będziemy ewentualnie zmieniać formę prowadzenia. Trochę więcej teorii, albo trochę więcej statyczności slajdów, albo trochę mniej, albo w ogóle, albo 100% na platformie, tak, że będziemy się dostosowali pod bieżące wymagania, potrzeby i jakoś to i jakoś to sobie będziemy posuwali do przodu. Dobrze. Dziękuję bardzo, bardzo mocno. Cieszę się, że Państwo wytrwali do końca i mam nadzieję, że słyszymy się. Przyszły poniedziałek. Dobra noc.